Nudzi mi się. Co by tu porobić? Już wiem, będę malować. Zaczniemy od pomarańczowego. Fajnie jest dać się ponieść kreatywności. Warto też pamiętać o nawadnianiu. O nie, mam ręce całe brudne od farby. Ale napaćkałam. I co teraz? Cała szklanka jest w farbie. Chwila, jestem genialna. Dobra, bierzemy czystą szklankę i nabieramy na palec trochę farby. Tyle wystarczy. Teraz rysujemy linię na górze szklanki. Dobrze, i kolejną. Dorysujemy jeszcze łączenia między liniami a kolorami. Gotowe! Jakie śliczne! Wygląda jak lampki pociągnięte wokół szklanki. O wiele ładniej niż poprzednio. Jak ja na to wpadłam? Pora ją wypróbować. I to się nazywa pomysłowość. Hej, podoba ci się moja nowa kurtka? Kupiłam ją na promocji za połowę ceny. Czyż nie jest genialna? No, nawet spoko. A widziałaś moją nową kurtkę? A co powiesz na moje nowe etui? Brokat jest passé. Teraz liczy się popyt. Ale nie masz takiego zeszytu. Sama go dekorowałam naklejkami. Serduszka, gwiazdki i mały lodzik. Co? O, mój zeszyt jest nudny i bez polotu. To się nie nada. Musi być coś, czym mogę go przyozdobić. Może coś z markerami. Chyba już wymyśliłam, co zrobię. Mam tu pisaki i nożyk, którym odetnę końcówki. Następnie wytnę jeszcze trochę na wzór serca. O, spójrzcie, jakie słodkie. A teraz mój zeszyt. Użyję markerów jak pieczątek. I nie będą to jedynie serduszka. No i proszę, serduszka i gwiazdki. Widzisz? Mój zeszyt też ma wzorki. I wcale nie potrzebowałam naklejek. Wow, nie wierzę, że sama to zrobiłaś. Niech ta wiewióra lepiej odda mi mojego loda. Oddawaj to ciastko. O tak, pora na malowanie. Jestem prawdziwym artystą. Najlepszym w tym biznesie, ale super. O nie, poplamiłem jej laptopa. Dobra, zaraz to wytrę. Rozmazuje się, tylko nie to. Jest jeszcze gorzej niż przedtem. Wszystko stało się różowe. Ale będzie wściekła. Obudziła się. A co ty wyprawiasz? Co się tak na mnie gapisz? Dziwny jesteś. Coś mi tu nie gra. Zaraz. Mój laptop! Co tu się stało? Pomalowałeś go na różowo. A to co? Słomka? Moment, wiem jak to naprawić. Dobra, tu jest mój biedaczek. Będziemy potrzebować więcej farby. Dokładnie, więcej, a nie mniej. Biała i żółta i trochę fioletowej. Ładnie, nie? Może jeszcze odrobina tej beżowej. Teraz pora na moją słomkę. Trzeba rozdmuchać nasze kolory. W ten sposób rozprowadzimy farbę. Jeszcze trochę. Podobają mi się te kolory. Tworzą ciekawą mozaikę. Wow, wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Piękne, przypomina morskie fale. Wyszło naprawdę świetnie. Wow, jej laptop jest teraz super. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Nowy dzień, nowe upokorzenia. Nigdy nie będziemy popularni. Wszyscy tylko się z nas śmieją. Chyba znalazłem coś ciekawego. Chcesz dowiedzieć się więcej o Want to Free Go Trends? Zasubskrybujmy. Tylko niech nie boli. Chyba zadziałało. Wow, twoje włosy. Tego już nie potrzebuję. Pora na jazdę próbną. Uważaj, świecie, jesteśmy popularni. Nowi i odrodzeni. Cóż, prawie. Wow, co za fajne miejsce. Doskonały początek weekendu, co? Myślisz o tym, co ja?
Nic nie mów. Zamówię. Okej. Co tam wziął? Dwa serniczki? Zapłacę kartą. Tej nie przyjmujemy. To może ta? Tak jest. Dzięki. Deserek przyszedł. To twój ulubiony smak. Grace? Tak? O, hej. Co ty tu robisz? Wybacz. Cóż, skoro już tu jestem... Nie wierzę, że tak mnie olał. Toż to skandal. Nie do przyjęcia. Muszę mieć unikalny styl. Tak, tniemy dalej. Do samego dołu. Teraz zacznie się prawdziwa magia. Podwójny supeł, żeby się trzymało. A klapy zawijamy pod spód i zsuwamy z ramion. Rękawy podwijamy, jeśli są długie. Uroczy top, nieprawdaż? Trąci modą na kilometr. Jake? Widzę, że dalej zajęty. Poczekam, aż zauważysz. Grace? Czy to... Bo ci muchy wlecą. Zaraz, a co ze mną? Nie znoszę tych ciuchów. Ja też tak mogę. Wow. No tak, często mi się zdarza. Co powiesz na darmowe latte? Pora iść spać, misiu. Przed nami bardzo ważny dzień. Hej! Co się dzieje? Pamiętasz? Tak, daj czadu, aha. Woohoo! Świetnie, widać, że ćwiczyłeś. Darmowy koncert w pokoju. Co za piękna praca palców. Woohoo! Yeah! Robimy hałas. Yeah! Czadu! Wow, żelkowe misie. O, wszystkie są na podłodze. Niebieskich mi szkoda. Stacy? Nie! Co? Czekaj, nie smuć się. Ale moje cuksy! Niesprawiedliwe! Aż mi głupio. Wiem! Widzicie tę foremkę? Włóżcie miśki do środka. Wypełnijcie całą formę. Gdy skończycie, zalejcie całość żywicą. Nie spieszcie się. Zalewamy wszystkie miśki. Powstanie z tego fajna bransoletka. Rock and roll, mała. To dla mnie? Daj rękę. Misiaczki zawsze będą przy tobie. Super! Woohoo! Dzięki, bracie. Dawaj, żółwiora. Super! Jeszcze jedno. Co? Mam ten pasujący sweterek. To dla mnie? Tak! Świetnie, braciszku. Tylko kozak może nosić różowe ciuchy. Mua. Mua. Hej, przyszłam na trening. W tym? Niedopuszczalne. Przebierz się. Jak to? Ale ja nie mam nic na zmianę. Czytaj. O, odzież sportowa. Zaraz wracam. Uwielbiam to. Wszystko gotowe. Widzisz tu lodowisko? Miało być sportowo. Spalamy tłuszcz. Teraz lepiej? Nie, nie! Co za nieogar z niej. Co teraz? Tak? Za mało mi za to płacą. A teraz? Nie! Serio? Tak, kocie ruchy. Cóż, nie.
Dobra, to musi być to. Nie! A może teraz? Zaraz oszaleję. Czy ty mnie nie rozumiesz? I czemu ser krzyczy? Co mam teraz zrobić? Rzeczy znalezione? Obiecujące. Co mogłabym wykorzystać? Nie. Też nie. O to chodziło. Wystarczy nieco zmodyfikować. Weźcie nożyczki i przetnijcie. O tak. Tyle wystarczy. Teraz odwróćcie. I rozchylcie rozcięcie. I to wszystko. Niesamowite. Sportowe ciuchy. O, fajny top. Sama go zrobiłam. Masz fajny styl. Dzięki, kochana. Oj, muszę iść. Gotowa. Zatkało cię, co? Nic dziwnego. Dobra, ćwiczymy. Raz, dwa. Co? Już? Dopiero zaczęliśmy. No cześć, oto Gina. Ten, cześć, denerwuje się. A teraz poznajcie Grace. No, dzień dobry. Gotowi na głosowanie? Która lepiej wygląda? Piszcie w komciach. Wciągnijcie do strzykawki żywicę z brokatem i wstrzyknijcie do foremki w kształcie motyla. Poczekajcie, aż stwardnieje. Potem wyjmijcie z formy. Przyczepcie haczyk i łańcuszek. Będą z nich ładne kolczyki. Wow, są śliczne. Kto mówił, że kolczyki muszą być drogie? Cześć, David. Chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór! To jest ładne! Wow, są śliczne! Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie. No już. Udało się. Teraz zawiążę. Ach, zacznę od nowa. Całkiem. Trochę za mała. Może jakoś ją wcisnę. Och, to nic nie da. Muszę ją rozciągnąć. Nie! Znowu? Och, jakie to wkurzające. Dość tego. Głupia bransoletka. A chciałam tylko coś ładnego. Och. Skąd się wzięły te cytryny? Wow, niesamowite. Ale ich tu dużo. Mam świetny pomysł. Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce. Ułóżcie plastry na blaszę do pieczenia. Włóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak, ale nie będą do jedzenia. Potem napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przewleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. I co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ava. Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej.
Jest piękna! Nudzi mi się. No to zjedzmy coś. Ale żeby było ciekawiej... Rzucaj i... Trafia! Wiem, wiem, imponujące. Potrafisz tak? Żartujesz! Z zamkniętymi oczami! Obczaj! Zaraz będziesz pod wrażeniem. Moje oko! Rzeczywiście robi wrażenie. Poćwicz trochę, w końcu ci się uda. Dzisiaj namalujecie tęczę i ma być ładna. Uwielbiam tęczę! Ale ja zawsze rysuję na czarno-biało. No to masz problem. Nie mogę się doczekać. Tęcza zawsze wydawała mi się magiczna. Co robisz? Ale z niego frajer. Eni, czekasz na specjalne zaproszenie? Do roboty. Skoro muszę, ale mam tylko czarne mazaki. Im szybciej skończę, tym lepiej. Chcesz tęczę? Dostaniesz tęczę. I to najbardziej wypasioną tęczę na świecie. Skończyłem. Mam nadzieję, że uchwyciłem piękno tego zjawiska. Podoba się pani? Jesteś urodzonym artystą. Jak ci idzie, Eni? Tadam! Nie potrzeba oklasków. Widziałaś kiedyś tęczę? Ugh, nie znoszę plastyki. Mam gdzieś twoją głupią tęczę. Ugh, daj mi te kredki. Poukładam je w kolejności kolorów tęczy. Teraz przyda mi się pistolet do klejenia. Posklejam kredki i poczekam, aż klej zaschnie. Teraz mogę zacząć rysować. Przejadę po papierze moim wielobarwnym pisakiem, przesuwając lekko na boki i robiąc łuk. Wow, wygląda nieźle. Kolory zlewają się ze sobą. To bardzo łatwy sposób na rysowanie tęczy. Ale to jeszcze nie koniec. Czarnym mazakiem zaznaczyłam ten sam kształt na plastikowej koszulce. Biało-czarno i kolorowo. Fajne, co? Widzisz tęczę? A teraz już nie. I znowu tęczowo. Cóż to za magia? Wow, niesamowite. Zadanie wykonane. Hej, masz na sobie kolorową koszulkę. A tak się upierasz, że lubisz tylko czarny. Co? Cicho, nic nie widziałeś. Nie śmiej nawet pisnąć słowa o tym. Nie bój się, będę milczał jak głaz. Stój, stój, stój. Nie uciekaj przede mną. Mam cię. Dość tego uciekania. Pora na kąpiel. Żadnych wymówek. Uff, teraz pora na szorowanie. Co? Nie ma jej. Jakim cudem wyszła z wanny? Ach, zwiała mi. Tak, moje potwory. Uwielbiam je. Co ty tu robisz? Chodź ze mną. Uff. Nie, nie chcę się kąpać. Nie cierpię tego. Jesteś straszną paskudą. Tak, jestem paskudą, ale i tak cię wyszoruję. Nie, nie złapiesz mnie. Żadnego szorowania. Matko, zaraz przez ciebie zwariuję. Uhu, kaczuszka świetnie pływa. Jest super. Lubi swoje kaczuszki. No dobra, chyba wiem, jak mogę to wykorzystać. Wezmę dużą szklankę i wleję do środka przezroczystą żywicę. Patrzcie na te wszystkie bąbelki. Jeszcze trochę. W porządku, tyle wystarczy. Teraz dodam odrobinę barwnika. Wystarczy parę kropel. Teraz wszystko wymieszam. Trochę to potrwa, bo żywica jest gęsta. Dobra, koniec z mieszaniem. Teraz wezmę się za gumową kaczuszkę. W porządku, pora na prysznic w żywicy epoksydowej. Poleję kaczuszkę tak, żeby pokryła ją w całości. Jakie gęste! Po polaniu czekamy, aż stwardnieje. Tak, gotowe! Tada! Co ty na to, kochanie? Wow! O, Rety, patrzy na nie jak w obrazek. W końcu ją wyszoruję. Nie mogę uwierzyć, jak dobrze to działa. Jaka pyszna herbatka. Wspaniała. Co do diabła? Och, pora wstać i zacząć dzień. Czemu zostawiła tu swój kubek? Nie widzisz, że sprzątam? Zaraz, zostawiła okrągły ślad? Nie! Może jak mocno potrę, to zejdzie? Zaraz, wzięła następny kubek? Ten też gdzieś zostawiła. I oto kolejny ślad. Ach, pycha. Fajny ten rakietowy kubek. Poważnie? Chodzę za nią po całym domu. Co? Znowu? Czemu Sunny tak dużo pije? I to z tylu kubków. Wszędzie je zostawia. Na każdej powierzchni. Ach, padam z nóg. Ciągle tylko sprzątam. Może zostało coś do picia, co? Plaster pomarańczy? Położę to na folii i wezmę pistolet na klej. Zrobię okrąg z kleju dookoła plasterka.
Nie musi być idealny, bo owoc też taki nie jest. Ale musi być odpowiednio gruby. Jeszcze odrobinę, żeby brzeg był wyższy. Dobrze. Teraz, żeby było ładniej, dodam złoty brokat. Nie trzeba dużo, nie chcę przesadzić. Teraz pora na żywicę epoksydową. Lejemy. Zaleję nią cały plasterek. Dzięki rantowi z kleju żywica nie wypłynie. Teraz, kiedy stwardniała, można wyjąć z foremki. Jakie ładne! Ale to nie koniec. Pomaluję brzegi. Wykorzystam tę złotą farbę. Proszę bardzo, podkładka gotowa. O rety, jaka ładna! Wyszła lepiej niż się spodziewałam. Czekaj! Od teraz stawię kubki na podkładce. Rozumiemy się? Tak, sama zrobiłam. Ochroni nasze meble. Dobra, pokój z głowy. Wrzucę coś na ząb. Zaraz! Co do jasnej anielki! Skąd się wzięły te kubeczki? Och! O, ale zimno! Znów zasnęłam na kanapie? Ojej, ale kołtuny! Mam tu gdzieś grzebień. I całe mnóstwo śmieci. Ohyda, wszystko zarosło pajęczyną. Lepszy ryc niż nic. Coś źle się nim rozczesuje włosy. Skąd te wszystkie kołtuny? Ała! Ten jest ogromny. Ech! Masakra! No weź! Dalej! Wyrwałam sobie włosy! Jak to się w ogóle stało? Mniejsza. Muszę sobie poradzić palcami. Albo i nie. Jest tu coś innego? Może ta szpatułka? No pewnie! Użyjcie długopisu 3D, żeby zrobić włosie. To trochę potrwa, ale efekt będzie tego wart. Możecie nawet zaszaleć z długością. Pokryjcie całą szpatułkę. Teraz odetnijcie nadmiar. Połowa wystarczy. I już! Zrobiłyście sobie szczotkę. Poradzimy sobie z tymi kołtunami. Ale będę miała gładkie włosy. I to za darmo. Fajnie wyglądają, prawda? Opłaca się być kreatywnym. O, pierwsi goście. Cześć, kochana. Mua, mua. Super wyglądasz. Ty też. Najlepszego. Oj, etui na telefon. Dzięki, ale mam takie samo. Przepraszam. Mam coś jeszcze. Proszę bardzo. Ja mam zęby. No przecież. Na pewno coś tu mam. O! Zapomniałam o tym. Wybacz. Czekaj, to pisak 3D? Chyba coś wymyśliłam. Połóżcie telefon na blacie i zacznijcie kolorować go pisakiem. Idźcie od dołu do góry. Puśćcie wodze fantazji. Grunt to pokryć cały telefon. Żadnych pustych miejsc. Oczywiście omijamy obiektywy. Ostrożnie w tym miejscu. Teraz boki telefonu. Tak stworzymy wyjątkowe etui do telefonu. Właśnie takie. Proszę, mam coś innego. Wow, super. To ja wejdę. O, następny gość. Hej. 100 lat, przyniosłem ci coś. W porządku, zacznijmy od włożenia wszystkich lizaków do pojemnika. A teraz czas na żywicę epoksydową. Musimy się upewnić, że została równo rozlana. Tyle starczy. Pora na cukierki. Są takie śliczne i kolorowe. Je też porozrzucam dookoła, a następnie poczekam, aż wszystko zastygnie. Tada! Oto pysznie wyglądająca ramka na zdjęcie. Co o tym myślisz, panie jednorożcu? Cóż, uważam, że to świetny pomysł, słodki kotku. O tak! Uczcijmy to jednorożcowymi buziaczkami. Wii! Urządźmy imprezę dla jednorożca i słodkiego kotka. A to co? Ten pan coś nam pokaże. To jedyna w swoim rodzaju limitowana obudowa na telefon z jednorożcem. O kurczę! Wow! Kup ją już teraz. Mamy ograniczoną liczbę w promocyjnej cenie $200. Dzwoń teraz. Muszę ją mieć i to jak najszybciej. Mamo!
Co się dzieje? Co się stało? Zrobiłaś sobie krzywdę? Okej, koniec z tym. Co jest? Spójrz na ekran! Chcę to mieć! Żartujesz sobie? 200 dolców za obudowę? Widzisz, jest śliczna! Chcę ją! Proszę! Ach, no dobrze, skarbie. Zobaczmy, ile mam kasy. Uii! Nie mogę się doczekać mojej obudowy! Mama jest taka bogata! Na pewno może kupić mi nawet 2 albo 3! Kochanie, nie strasz mamy! Co my tu mamy? Och, wygląda na to, że mama klepie biedę. Nie mogę jej kupić tego etui. Jest za drogie. A co tam jest? To może zadziałać. Dzień dobry, poproszę 2 obudowy. Hej! Nie tak szybko, skarbie. Mama ma plan. No dobrze, mam tu foremkę w kształcie jednorożca i żywicę epoksydową. Muszę się tylko upewnić, że żywica wypełni całe wgłębienie. I gotowe. Teraz wystarczy poczekać, aż zastygnie. Wyjmę jednorożca z foremki, żeby zobaczyć, jak wyszło. Super! A teraz nakleję go na obudowę razem z pozostałymi. Idealnie. Na pewno jej się spodoba. Tina, zobacz, co dla ciebie mam. Niespodzianka! Wow! Obudowa z jednorożcem! Jest nawet lepsza niż ta w telewizji! Bardzo mi się podoba! Jest prześliczna! Uff, a co tym razem reklamują w telewizji? Ech, etui nie są już modne! Teraz polecamy urocze słuchawki! Słuchaj muzyki, jednocześnie mając na głowie słodkie uszka! Wow! Są jak uszka uroczego kotka! Nieokropny dzień! Jestem wściekła! Wow, spokojnie, wysypałaś mój popcorn. Proszę, poczęstuj się. Wow, no cóż, co poradzę? Wiem, wykorzystam swoje umiejętności i przebadam cię. Żartujesz sobie, nawet nie jesteś lekarzem. Nie pomożesz mi. Zostaw mnie w spokoju. A co za markotność, wielka szkoda. Poprawię ci nastrój, bądź wesoła. Co my tu mamy? O, słodycze. Chwila, moment. Chyba wpadłam na pewien pomysł. Na początek wezmę ziarna kukurydzy. Tyle wystarczy. Teraz dodam słodycze. W porządku. Przykrywamy i podgrzewamy. Cukierki się rozpuszczają, a kukurydza praży. Dobra, zobaczmy. I to się nazywa fajny popcorn. Każdy by się rozweselił. Patrz, zrobiłam specjalny popcorn. Co to? Jak to zrobiłaś? Pięknie pachnie. Dobra, daj spróbować. Oja, wow, jak tęcza w ustach. Od razu mi lepiej na sercu. Wiedziałam, że się uda. Tak się cieszę. Co sprawia, że rzeczy są fajniejsze? Szczypta koloru. Odpowiednia farba może pomóc wam wyczarować prawdziwe arcydzieło. Kto wie, może stworzycie kolejną Monalizę albo chociaż ciekawe etui na laptopa. Czas odkryć w sobie artystę. Hej, co to? Jak to się tu dostało? Patrz! Co za piękny jeleń! Popatrz na niego, Jennifer! To dopiero coś. Nadal tam jest? To do roboty. Zacznę od konturów. To nie jest to dobry kąt. Bez sensu. Potrzebuję czegoś lepszego. Bingo! Teraz wszystko dokładnie zmierzę. Zadwu! Gdzie ty idziesz? Nieważne. Pora na bliższe poznanie. Aha, spoko. Ciekawe. Teraz wiem, co robić. Siadam i działam. Na początek czarna farba. Och, już nic nie ma? O, co za absurd. Jennifer, zniszczyłaś moją pracę. Mam teraz inne zmartwienia. Rany, co za dramat. Muszę zacząć od nowa. Chyba, że może po prostu to wykorzystam. Obraz jest zbyt ciemny? Naprawimy to. Po prostu wklepcie w niego farbę i podnieście tę warstwę. Pora na górną część. 2 kolory są lepsze niż 1. Fajne, co? Do akcji wkraczają ciężkie działa. Rozetrzyjcie farbę pędzlem. Daje to świetny efekt, widzicie? Prawie koniec.
przejedźcie pędzlem po drzewach. Szczoteczka do zębów też zdziała cuda. Przyda się trochę kropeczek. Ekstra! Oderwijcie teraz pierwszą warstwę. Właśnie stworzyliście nocną scenę leśną. Nie wygląda magicznie? Patrz na mój. Jak ty to zrobiłaś? Chyba wiemy, kto wygrał. Brawo, Wendy! Muszę udoskonalić swoją technikę. Mocne pociągnięcia. Okej. Ale piękny wieczór, prawda? Spójrz, artystki. Hej! Nie widziałam bardziej uroczej pary. Widać, lubisz ckliwe bzdury. Tak bardzo cię kocham. Zainspirowali mnie. Chcę przelać ich miłość na papier. Aha, tak. Ale nudny temat. Wolę malować coś innego. Jedna po drugiej. Tak, to aż chce się mieszać barwy. I można bawić się liniami. Pora na kolor. Prawie skończyłam z kropkami. Zgniećcie folię aluminiową i wklepcie nią mokrą farbę. Nadacie dziełu teksturę. Widzicie? Teraz możecie wykończyć obraz przy pomocy pędzla. Co to za pejzaż, na którym nie ma drzewa? Malujcie delikatne linie. Więcej folii. Wygląda super, prawda? To jeszcze nie koniec. Dzięki mieszaniu barw obraz jest dużo lepszy. Można go jeszcze trochę udoskonalić. Jest też miejsce dla zakochanych. Po prostu nie są na pierwszym planie. Nieźle. Dodam trochę deszczu, bo to ponoć nastrojowe. Tada! Wystarczająco romantyczny? Mój na pewno. A jak u ciebie? Ech, mogło być lepiej. Co myślisz? Wow, to się nadaje do muzeum! Serio? To znaczy, że wygrałam! Brawo, Jen! Pokaż nam! Proszę! Możecie go wziąć! Patrz, to my, skarbie! Ciao! Głodna jestem! Muszę coś przekąsić! Ha, nauczycielka zajęta książką! To moja szansa! Zawsze trzymam pod stołem smakołyk na czarną godzinę! Ach, tu jest! Muszę się spieszyć, bo jak zobaczy, to się zdenerwuje! Hej, co tam podjadasz? Nic takiego! Nie wiem, o czym mówisz! Co za bezczelność! Nie zatrzymasz mnie! Ewa, wstydziłabyś się! No, wstydzę się, ale przynajmniej nie o pustym żołądku! Niczego nie żałuję! Zapomnijmy o tym niefortunnym incydencie! Jeszcze nie zabiłam głoda! Na szczęście skitrałam tu wcześniej chipsy! Tym się powinnam najeść! Podobno najlepiej chować rzeczy na widoku, na przykład tutaj! Spokojnie, niczego nie zauważy! Pyszności! Tego właśnie potrzebowałam! Otwórz buzię! O, jak miło! Dziękuję! Zaraz, jak to? Od kiedy mam trzecią rękę? A? Ile razy muszę powtarzać, że na lekcji nie wolno jeść chipsów? Rozumiesz? Och, tak, rozumiem! Że ani słowem nie wspomniała o pączkach! Co tam się dzieje? Ups, odwróć uwagę! Obserwuję cię! Oj tam! I tak ją przechytrzę! Aha! Mam cię! Po prostu plecy mnie swędzą! Ha, Ewa coś kombinuje! Jest przebiegła jak lis, ale nie tak przebiegła jak ja! Wiedziałam, że kiedyś przyda mi się ten manekin! Teraz tylko drobna charakteryzacja! Super! W końcu przestała się na mnie gapić! Aha! Tego właśnie szukałam! Taki stres! Zasłużyłam na nagrodę! Widzieliście kiedyś piękniejszego pączka? Różowy lukier! Posypka! To praktycznie dzieło sztuki! Nawet nie napoczynaj tego pączka! Ostrzegałam cię! Nie! Hej, czemu jesteś łysa? Oddawaj! To niesprawiedliwe! Pewnie sama chcesz go zjeść! Puszczaj! Natychmiast, Ewa! Gdybyś tylko wkładała równie dużo wysiłku w naukę,
Koniec z tym, jasne? Muszę się teraz zająć ocenianiem testów. Co mnie to? Chwileczkę. Mam genialny pomysł. Na początek narysuję dwa małe kółka. Połączę je kilkoma liniami. Na dole i na górze. Następnie na całej długości narysuję falisty wzorek. I jeszcze bezpośrednio między kółkami. Po naszkicowaniu poprawię długopisem, żeby kształty były wyraźniejsze. Wystarczy trzymać się pierwszego szkicu. Ostrożnie, żeby nie wyjechać poza linię. Okej, nawet przypomina pączek. Potem gumką zetrę pozostałe ślady ołówka. A teraz kolorowanie. Koloruję tylko górny obszar powyżej falistego wzorku. To będzie oczywiście lukrowa polewa. Od samego patrzenia ślinka mi cieknie. Następnie pokoloruję samego pączka. Na ciemno pomarańczowo. Korektor świetnie nadaje się do robienia posypki. Dziabnę tu i ówdzie na lukrze. Warto też trochę zacieniować, po prostu pogrybiając krawędzie. Tak samo zrobię z posypką. Dzięki temu pączek będzie bardziej realistyczny. I gotowe! Czas na drugi etap planu, czyli na ukradkową zamianę. Pączuś jest mój, a w pudełku zostawię obrazek. Huh? Co się dzieje? Mogłabym przysiąc, że coś słyszałam. Coś nie tak? Przecież grzecznie sobie czytam. Pamiętaj, nie spuszczam cię z oczu. No patrzcie, książki czasami się jednak przydają. Głównie do ukrywania za nimi pączków. No już, lećcie na następne zajęcia. Wreszcie dzieciarnia sobie poszła. Tak długo na to czekałam. Hej, jak to? To nie pączek. Oszukała mnie. Ejwa! Selfie! Wyszło cudownie! Chyba się nie spóźniłem. A skoro mowa o cudach, patrz, to Kevin. Ojej, jak wyglądam? Cześć, Kevin! Siadaj tutaj! Jak fajnie, że jesteś! Już do ciebie idę! Wow, ależ on przystojny! Bylibyśmy świetną parą! Już to widzę! Dom, dwójka dzieci! Super rozkoszne oczywiście! Zaraz, co się stało? To nie tak, jak myślisz. Da, jasne! Muszę iść. Patrz, no i jestem sam. Hej, Ewa, musisz to zobaczyć. Zostaw mnie w spokoju. Och, co ją ugryzło? Tu jesteś, Ewa. Kupiłam ci loda na patyku. Nic od ciebie nie chcę. Czekoladowy, twój ulubiony. Odczep się. Ale rozpuści się. Wiem, o co ci chodzi. Z Kevinem to... I już jej nie ma. Może mi się to przyda. Najpierw wycięłam kółko z żółtego papieru. Narysuję na nim buźkę. Najlepsze będzie ta ze łzami radości. To klasyk. Wytnę też dwa kolejne kółka, żółte i różowe. Umieszczę je na pierwszej emotce. Na wierzchu narysuję buźkę z serduszkami w oczach. Urocza, prawda? Na to nałożę kolejne dwa kółka i narysuję jeszcze jedną emotkę. Może tym razem smutną buźkę. O, jaka skwaszona mina. Na tym umieszczę różowe kółko. Obrócę i z drugiej strony przykleję patyczek po lodzie. Jak mogła mi to zrobić? Ewa, mam coś dla ciebie. Co tym razem? To jesteś ty. Ale spróbuję cię rozweselić. Bardzo śmieszne. A to jestem ja. Kocham cię. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Weź, bo ludzie patrzą. No i bardzo dobrze. Ważne, że już masz lepszy humor. No, może odrobinkę. Przepraszam, Ewa. Naprawdę nie chciałam, żeby tak to wyszło. O kurczę, patrz. Jesteś taki zabawny, Kevin. Me, nie w moim typie. Sama to zrobiłaś? Miłość dobrze robi na natchnienie. Aby potrafił to docenić. Ryzyk fizyk. Cześć, David. Fajnie, ciekawe, co napisała. Tak, już wiem, co jej odpisać. Tylko spokojnie. Niech pomyślę. Auć. Moje książki. Wybacz, pomogę je pozbierać. O, takie miękkie. Aha, wow. Książki? A, no tak. Więc... No tak, dzięki. Chyba się zakochałem. Zaraz, spojrzę jeszcze raz. Tak, to wyjątkowy chłopak. A. O, już wiem, jak odpisać.
Przypomnę jej chwilę, kiedy pierwszy raz na siebie spojrzeliśmy. I po kłopocie. Super. Wow. Pamiętam to. Co za słodziak. Kocham cię, mała. Przygotowanie to ważna część procesu tworzenia. I sporo popraniny. Tak czy siak, zrealizuję mój pomysł na dzieło. Pierwsze pociągnięcie jest najlepsze. Dodam błękitne elementy. Wygląda coraz lepiej. Chyba nie. Coś okropnego. Nie, dobrze, że mam sporo papieru. Ładnie. Jeszcze gorzej niż poprzednio. No dalej, skup się. To chyba jakaś kpina. Czemu nie umiem namalować durnego kwiatka? W porządku. Spokojnie. Głęboki wdech. Dam radę. Potrafię to zrobić. Do dzieła. Ostrożnie. Ostrożnie. Hopsik! Niefortunny przypadek. Ale zaraz, zaraz. Co za ciekawy kształt. Wykorzystam go. Różne pociągnięcia pędzla stworzą rozmaite, ciekawe wzory. W moim przypadku płatki. Kiedy namalujesz cały kwiat, dodaj zieloną łodyżkę i liście. Widzisz, jak ładnie wygląda? Ostrożne pociągnięcia mają potencjał. Można nawet połączyć kwiaty. To zapełni puste miejsce. Wiedziałem, że się uda. O, sam to wszystko namalowałeś? To dla ciebie, Eni. Ja będę malował dalej. Tym razem zastosuję nową technikę. Ale spokojnie, nie zmienię motywu. Dzięki tym pociągnięciom liście wyglądają jak żywe. Możecie poświęcić im nieco więcej czasu. Domalujcie też trawę. Ta część jest nieco bardziej skomplikowana. Wykorzystam piankowe farby jak ta, żeby stworzyć ciekawą teksturę. I to balonem. Czyż to nieprzyjemne? Użyję go jak stempla. Powstaną fajne, oryginalne kwiatki. I jeszcze ten. Fajne, co? Super. Co ty na to? David, sam wymyśliłeś tę technikę? To moja tajemnica. O, jaki wesoły obrazek. Oprawię go w ramkę. Ale to nie koniec. Potrzebuję natchnienia. Jasne. Co powiedziałaś? O, Susan, ty diablico. Nie wiem. Przepraszam. Moja kartka. O, wybacz mi. Ups. Popatrz, co zrobiłaś. Zniszczona. Ej, pokazać ci coś? Słyszałeś o szczęśliwych przypadkach? To jeden z nich. Wow. A ja? Proszę, możesz użyć innych przedmiotów. Genialne! Do roboty! Jak myślisz, ile kółek się tu zmieści? Tyle, ile zechcesz. Robi się bardzo ciekawie. Używaj, czego chcesz. Byleby było okrągłe. Myślisz, że to wystarczy? Wygląda ekstra, prawda? Piąteczka. Mój mały malarz. Czy biedny, czy bogaty, długopisy 3D są dla wszystkich bez wyjątku. Jak można pić sok, który nie jest świeżo wyciskany?
Ale nuda. Może by tak gdzieś wyjść? Tylko trzeba będzie założyć buty. No dobrze. Halo? Tak, Ava? Nie mam butów. Nie było tak źle. Wybrałem najpiękniejszą parę. Nie. Ech, okej. Ech. Czerwone? Nie. Sandałki? To może Adidasy? Nie. Wybór obuwia nie jest taki prosty. Przynajmniej bluzkę mam fajną. Panienko, to twoja ostatnia para. Przecież nawet nie pada. Proszę, nie zwalniaj mnie. Wypad. Muszę coś wymyślić. Potrafię zrobić buty? Och, tracę zmysły. Ubrałaby je? Nie mam nic więcej. Chyba, że... Fajne te kamyczki. Już wiem. Wypełnijcie luki za pomocą długopisu 3D. To może trochę potrwać. Okej, podeszwa gotowa. Teraz weźcie papierowy kubeczek i przetnijcie go w ten sposób. Przymocujcie go długopisem. Teraz będzie się trzymał. Jeszcze trochę. Kiedy skończycie, wyjmijcie kubeczek. Weźcie wstążeczkę i zwiążcie wszystko razem. Ozdóbcie kokardką. Śliczne. Spodobają jej się. Ava! Mam dla ciebie nową parę. Fajne, prawda? Serio? Oczywiście. Naprawdę? Ojej, nie podobają jej się. Hmm. Nie mogę stracić pracy. Jesteś pewny? Moje życie jest w jej rękach. Wyluzuj. Założę je. Uff. Są całkiem fajne. Mam nadzieję, że to mój rozmiar. Super. I nikt takich na bank nie ma. Muszę się nimi pochwalić. Ech. Czy wszystko muszę robić sama? Kolejny spokojny poranek. Lepiej się ogarnę. Pobudka. Dobry. Szarujemy ząbki. Ale jestem śpiąca. Łaskocze. Co za błysk. O nie. Może nie zauważę. Okej, co dalej? Makijaż w porządku. A, kolczyki. Zakładamy. A gdzie drugi? Na mnie nie patrz, nie wiem. Nic nie podejrzewa. Bardzo dziwne. Co teraz zrobię? Coś mi świta. Rysujemy trójkąt pisakiem 3D. O tak, ciaśniusieńko. Przy podstawie trójkąta zmieniamy kolor filamentu. Chcemy narysować arbuza. Skórkę rysujemy dwoma odcieniami zieleni. Potem czarne nasionka. Rysujemy je w dowolnych miejscach na miąższu. Następnie odwracamy i dodajemy kolczyk. Wygląda modnie i apetycznie. Ale to nie koniec. Pisakiem 3D rysujemy krótkie linie. To samo po drugiej stronie. W ten sposób powstanie nam liść. Bardzo ładny. Odwracamy liść i przyklejamy przezroczystą słomkę. Przecinamy wzdłuż, tam przyczepicie liść do ucha. Wow, są świetne! Chcę zostać hydraulikiem. Wiedziałam. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Zrobię coś z mnóstwa koralików. Na pewno wam się spodoba. Użyję do tego pistoletu na klej. Zaleję koraliki klejem, żeby uzyskać odpowiedni kształt. Nikt nie chce złamanego serca. To piękny pierścionek. Wyglądają ślicznie. A ja mam pisak 3D. Narysuję kontur kwiatka. A teraz go wypełnię. Zacznę od płatków.
a środek zostawię pusty. Po zmianie koloru wkładu dodam żółty element w samym centrum. Teraz przykleję obrączkę i gotowe! Samo patrzenie sprawia przyjemność. Każdy kocha kwiatki. Co za lalka! O, ten naszyjnik! A, przepiękny! Zaraz, ile? $900? To jakiś żart. Au, moja głowa! To deszcz czasopism! Nie stać mnie na niego. Wielka szkoda. Co ja kupię za $10? Pora uratować sytuację. Oby mnie nie poznała. Kim jesteś? No, nieważne. Czy to twoje? Tak, spójrz na ten naszyjnik. Podoba mi się, ale jest za drogi. Zaraz, muszę ci coś pokazać. O, aż mnie zatkało. Ile tu modeliny? Zawsze masz to przy sobie? Bo to nieco dziwaczne. Nie osądzaj mnie, pomagam ci. No, dobra. Zrobimy z niej naszyjnik. O, super pomysł. Chcę taki. Uwielbiam błękit. Jesteś słodka, ale zapłać. Oby wystarczyło. Gotówka? Może być. Sprawdzę, czy prawdziwa. Wezmę się do pracy. Zrobię krążek z modeliny. Przetnę tubę strzykawki w poprzek i wykroję nią dwa kółka. Doskonale. Mam dwa białe elementy. Umieszczę je w otworach. Przetnę krążek brzegiem cyrkla. Teraz wezmę szklankę, usunę kawałek modeliny i odłożę go na bok. Przykleję czarną modelinę. Następnie dodam odłożony kawałek i ulepię z tego usta. Delikatnie rozwałkuję, żeby ukryć linię. Wystarczy. Pokroję to metalową linijką. Powstaną cienkie krążki. Nie chcę żadnego zgnieść. Tyle będzie dobrze. To mi kogoś przypomina. Zrobię z tego naszyjnik. Mam małe haczyki. Wbiję je w modelinę. Potem połączę krążki, aż uzyskam naszyjnik. Dodam zapięcie po obu stronach. I co? Jak wygląda? Wow, to jest świetne! Wykonałem zadanie! Żegnaj, tajemniczy ludziku. A, jaki on miły. Potrzebujesz biżuterii, laleczko. Nie martw się, załatwię to. Mam trochę modeliny. Wow, eleganckie. Pasujemy do siebie. Teraz pokażmy się znajomym. Uwaga, dzieci, proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Ej, daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Ciii. Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? O, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz? Znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno, trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej, a potem wymieszam. Musi się dobrze połączyć. Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze.
O, Rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Nadszedł ten dzień. Rozpuszczę włosy i pójdę tańczyć. Tylko w co się ubrać? Niech no sprawdzę, to jest ładne. Świetny wybór. Pójdę się przebrać. Wow, idealnie. Ale czegoś tu brakuje. Chcę się wyróżniać. Już wiem, czego mi trzeba. O to chodziło. Co za emocje. O, pięknie. To doda blasku mojej stylizacji. Zobaczę, jak wyglądam. O, fenomenalnie. Jestem gotowa. Zaraz. Diadem Ashley jest okropny. Niby było mi jej szkoda, ale też chciało mi się śmiać. Jednak go nie chcę. Kogo chcę oszukać? Nie nadaje się. Zwinę się na kanapie i pogrążę w żalu. Już nigdy stąd nie wyjdę. Co? Co się dzieje? O, udało się wylądować. Oj, co się stało, Ashley? Halo? Nic dobrego mnie nie spotyka. Co? Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Jak tu weszłaś? Jestem dobrą wróżką. Czemu ci smutno? Nie widać. Chciałam ładnie wyglądać. To wszystko? Wyślę cię na bal, znaczy imprezę. Czuję się nieswojo, pomóż mi. Wybacz, to nowa różdżka. Uczę się. Więcej tego nie rób. Co teraz? Już, poczekaj. A może jakoś... Zaraz. Ta różdżka jest dziwna. Ale może być. Upiększę nieco ten diadem. Zamaluję go pisakiem 3D. I obrysuję klejnoty. Stworzę ramę. Uwielbiam ten kolor. Teraz zmienię wkład. I zamaluję klejnoty. Zakryję całą powierzchnię. Jeszcze te maleńkie. Czas to odczepić. Oto twój nowy diadem. Wiem, jest świetny. Proszę. O kurczę, chyba się rozpłaczę. Pasuje mi jak ulał. Co? Co się dzieje? To ci się spodoba. Wow, nie do wiary. Okulary nie pasują. Wow, cudownie. Jestem piękna. Dzięki. Co? Gdzie ona jest? Nie zdążyłam jej podziękować. Dzięki. Idę na imprezę. La 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 la. Witajcie w mojej kuchni. Świetna z ciebie mała syrenka. Co to za zapach? Mama piecze babeczki. O, apetyczne. Łapy precz. Mamy kłopoty techniczne. Daj jedną, mamo. Nigdy. Ach, co za podłość. Myśli, że jest sprytna. Wykończę twój ogon. Na czym to ja skończyłam? Na kremie. Co takiego, pani pies? Proszę powtórzyć. Brzmi świetnie. Teraz zrobię pyszne danie z pomidora. Zaraz, nie rób tego, Ashley. Hej, co słychać? To mój pies. Lubi spacery po plaży. Ashley. Cześć, mamo. Uciekaj stąd. Przepraszam, chcę zdobyć widzów. Babeczki postawię tutaj. W końcu mamy szansę. To będzie zbrodnia doskonała. Mama się nie dowie. O, Rety. Jestem gwiazdą internetu. Ugotujmy coś. Wezmę tę miskę. Gdzie ona jest? Musi gdzieś tu być. Mogłam się domyślić. Ach, jakie dobre. Widzicie, co tu się dzieje? Hej, oddaj to. Idziesz ze mną. Daj mi miskę. Nie wiem, o co ci chodzi. Masz krem na nosie. O, skąd się tu wziął? To naprawdę metafizyczna tajemnica. Koniec, kariera zniszczona. Może to naprawię. Daj mi chwilę. Przepraszam państwa. Chciałam prowadzić program, ale mi nie wychodzi. Mamo, rzuć okiem. Przyjemne uczucie? O, świetnie. Poczekaj. Pokaż mi to. Ashley, co zrobiłaś? To ubijaczka. Chciałam tylko pomóc. Niech pomyślę. A, już wiem.
mam z tym zrobić? Zaraz, no tak, to wam się spodoba. Wezmę wkład do pisaka, potnę na części, a potem je uformuję. Teraz wezmę pisak 3D. Połączę nim te elementy, a potem dorobię trzonek. Będzie za to trzymać. Oto nowa ubijaczka. Czyż nie jest świetna? Będzie dostępna w moim sklepie. Masz sklep? Nieważne. Oto miska, a to moja asystentka. Działa jak należy. Jak się to wyłącza? Ach, co za dzień, muszę odpocząć. Nacharowałam się. O tak, to przyjemne. Właśnie o to chodziło. Małe cięcie tutaj. Wygląda to dobrze. Ale się nudzę. Chyba nie mówisz poważnie. Te zajęcia są najlepsze. Hej, Molly. Masz coś za uchem. Co takiego? Wow, skąd to się wzięło? Jesteś magikiem? Może? Wow, ale fajnie. To podsunęło mi pewien pomysł. Potrzebuję bardzo dużo kartonu i kilka sprężyn. Teraz mogę zrobić pudełko. Wszystko składa się w całość. Tak, to powinno wystarczyć. Mindy, musisz to zobaczyć. He? Co to jest? Wow, ty to zrobiłaś? Nie widziałaś jeszcze najlepszego. Patrz, zjada monetę. Dobre, co? Spróbujmy jeszcze raz. Miałam nadzieję, że to powiesz. Muszę się skupić. Nie chcę popełnić żadnych błędów. Ale soczysty smak. Ha? Co to jest? To jest moja Kitty. Wiem, jest cudowna. Możesz być zazdrosna. Chcę ją. Spójrz tylko na nią. Molly? Mogę ją potrzymać? Oczywiście. Żartuję. Ha, mam cię. To nie było miłe. Nie ma mowy, żebym dała ci potrzymać moją Kitty. Och, ona jest taka wredna. Ale ja jej pokażę. Najpierw przetnę tę kartkę na pół. Teraz potrzebny mi klej. Posmaruję nim wzdłuż krawędzi. Mam też papier z karbowanym brzegiem. Przycisnę go do kleju. Złożę krawędzie, żeby zrobić pudełko. Owinę papier wokół drewnianego padeczka. Włożę to do pudełka. Wycięłam szczelinę w tej kartce. To będzie góra pudełka. Przeciągnę papier przez szczelinę i coś na nim narysuję. I to wszystko. Molly, patrz na to. To jest kreskówka z Hello Kitty. Całkiem fajne, co nie? Co? Skąd to masz? Chciałabym to mieć. Na to jest tylko jedno rozwiązanie. Wymieńmy się. Wiesz, czego chcę? Uhu! Było warto. Jest taka miękka i przytulaśna. Wow, nigdy nie widziałam czegoś takiego. To najlepsza rzecz na świecie. Mogłabym robić to cały dzień. Budzik ustawiony. Czas spać. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Ale o czym? Chwileczkę. Zapomniałam o egzaminie. O nie, nie jest dobrze. Muszę się uczyć. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Okej, dam radę. To tylko cały semestr materiału. To chyba nie może być zbyt trudne. Och, jestem taka zmęczona. Ale muszę uczyć się dalej. Zakuwasz, co? Przyniosłam ci przekąski. O, jesteś najlepsza. Wiem. A co to? Muszę się tego nauczyć. Twoja lampka miga. Pewnie coś się psuje. No i się popsuło. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nie boisz się ciemności. Zaczekaj. Mam pomysł. Tak, do dzieła. Narysuję serduszka na papierowym kubku i je wytnę. Umieszczę tarczę z kartonu na brzegu kubka i przecisnę przez niego drewniany patyczek. Teraz potrzebuję dużo tekturowych krążków. Ułożę je jeden na drugim i zrobię w nich i w kubku dziurę. Teraz włożę światełka do środka i wepchnę patyczek w tekturowe krążki. Tak powstała urocza lampka. Och, Mindy, to ci pomoże w nauce. Och, wow, właśnie tego było mi trzeba. Jest idealna. Powodzenia, kochanie. Dasz radę. Tak, chyba tak. Ta książka jest bardzo interesująca, ale czytanie to ciężka charówka. Aż robię się głodna. Muszę coś zjeść. Na szczęście jestem przygotowana. Poczęstuję się czymś słodkim. Niebo w gębie. Jestem teraz taka szczęśliwa. Nic nie może tego zepsuć. A ty co tu robisz? Wrzuć cukierki do kosza. To niesprawiedliwe. A było tak fajnie. Znasz zasady. Zawiodłam się na tobie, Mindy.
A teraz czytaj książkę. Na szczęście jestem sprytna. I mam więcej ukrytych słodyczy? Nie, nie mogę. A może mogę? Musi być jakiś sposób, żeby to zjeść. Chwila, wiem! Wytnę chmurę z papieru. Następnie przykleję do niej oczy i usta. Nałożę klej dookoła krawędzi i przykleję piankę. Przyda mi się też zamek błyskawiczny. Tak powstał uroczy notes, który skrywa smaczną tajemnicę. Jak słodka tęcza. To jest to. Nauczycielka nigdy się nie dowie. Mindy, co robisz? Nic. Okej. Nie psuj mi przerwy na chipsy. Wow, ten pokój jest naprawdę piękny. I jakie ładne biurko. Nie pogardziłabym takim pokojem. A co to takiego? Prezent? Dla mnie? Och, nie trzeba było. Co to za okropny hałas? Nieźle mi wyszła ta solówka. To co teraz? Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Co dostałaś? Jeszcze nie wiem. Otwórzmy. Czemu ty dostałaś eleganckie pudełko? Bo niektórzy zasługują na miłe rzeczy, a inni nie. Takie jest życie. Wow! Spójrz na to! Tyle tu fajnych rzeczy! Faktycznie. Nie wiem, od czego zacząć. Wszystko wygląda ciekawie. Trzymaj się swojego pudełka. Że co? Zakłócasz mi przestrzeń osobistą. Nie denerwuj się. Chciałam tylko rzucić okiem. Nie rzucaj. Moje pudełko dla moich oczu. Ach, to wygląda intrygująco. Jakiś mały dinozaur. Tylko jak działa? Lizak? To nawet lepsze niż sądziłam. I nawet dobrze smakuje. Zabawki i słodycze w jednym? Czas sprawdzić moje pudełko. Może też dostałam coś fajowego? Odkleję taśmę. Jak to, puste? Co jest grane? To niesprawiedliwe. Chyba mam w kieszeni starego lizaka. Gdzie ja go schowałam? A to co? Tam. Jest! Obrzydliwy i owłosiony. Nie będę czegoś takiego lizać. Zazdroszczę jej. Ja nigdy nie dostaję fajnych rzeczy. Chwileczkę, to daje mi pewien pomysł. Użyję tego plastikowego pojemniczka. Natomiast tego świństwa nie potrzebuję. Pożycz na chwilkę. Hej, oddawaj! Zrobię otwór w dnie pojemnika i wsunę przez niego patyczek od lizaka. Pasuje idealnie. Sami zobaczcie. Wow, przyznaję, że to całkiem sprytne. Mogę już dostać z powrotem mojego lizaka. Teraz to mój lizak. I jest pyszny. W razie czego mogę zostawić sobie lizaka na później. Wystarczy zamknąć pokrywkę i się nie pobrudzi. Na szczęście mam drugiego lizaka. Dinozaur mi go podtrzyma. Ha, a to za kradzież. Hej, wyluzuj. A więc to tak. Tak jest. Patrz i płacz. Wow, to dopiero mega lizak. I jest tylko mój. Świetny program. Czas na zabawę. Gotowa? Naprzód. Dalej, dalej. Nawet nie wiem, czemu tak wciąga. Nie mogę oderwać oczu. Słyszałaś o naszej najnowszej zabawce? Niesamowity pistolet na bańki mydlane. O, robi wrażenie. Chciałabyś coś takiego, prawda? No jasne. Może być twój. Naprawdę? Jak? Powiedz mi. Ja też bym chciała. Ale raczej nie stać nas na coś takiego. Musi istnieć jakiś sposób. O, Miki? Hej. Co? Widzisz to, co ja? Nie wierzę, że przez cały czas tu leżało. To mój szczęśliwy dzień. Przyda mi się ta miska. Opróżnię ją. Po pierwsze, amunicja. Wleję do miski płyn do baniek mydlanych. Tyle powinno wystarczyć. No to robimy bąbelki. Włożę zabawkę do miski. Tak, żeby zanurzyć cały jeden koniec. To będzie świetne. Wszystko gotowe. No proszę, działa. Zobacz, jakie wielgachne. Wystarczy popatrzeć na bańki i człowiek od razu szczęśliwy. To takie relaksujące. Też bym chciała robić bańki. Tylko jak? A gdyby tak? Chyba już wiem. Użyję tej słomki. Zabiorę też słomkę Miki. Będzie potrzeba o wiele więcej. Tyle na pewno wystarczy. Włożę słomki do miski. Wszystkie jednocześnie. Następnie przyda się suszarka do włosów. Patrz! Woho! Jestem królową bąbelków. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Nie przestawaj, Miki. Nigdy za dużo bąbelków. Już się robi. La 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 la. Ten jednorożec gniotek jest najlepszy. Ale daje czadu.
zabieraj się z tą gitarą! No weź! Wow! Rock on! Nie machaj mi tym przed nosem! Mówię poważnie! O rety, spóźnię się na koncert! Okulary przeciwsłoneczne i skórzana kurtka, jak przystało na gwiazdę rocka! Spadam stąd! W końcu sobie poszła! Cisza i spokój! Znów słyszę głosy w mojej głowie! Rewelacyjne okularki, co? A teraz bez przeszkód! Mogę się swobodnie zrelaksować! Siemka! Gotowi na rocka? Może się poopalam? Ach, to dopiero! Powinnam to robić częściej! Co za wspaniała publiczność! Dzisiaj zagram kilka nowych kawałków! Uff, gorąco się tu robi! Muszę się ochłodzić! Dobrze, że mam pod ręką butelkę wody! No to jedziemy! Sialalalala! Co do? Oje! I soluwa! Spróbuję jeszcze raz, tylko ostrożnie. Wuhu! Śpiewajcie ze mną! A teraz wielki finisz! Dziękuję, dziękuję! Kocham was wszystkich! Pamiętajcie, żeby kupić mój nowy album! Wow! To był jeden z moich najlepszych występów! Co tu się stało? Jeszcze się pytasz? Przepraszam! To już nie pierwszy raz! Nie da się powstrzymać muzyki i mojego talentu! Bzdury wygadujesz! Hej, a to co? Właśnie czegoś takiego potrzebowałam! Prosty sposób na rozwiązanie tego problemu! Przede wszystkim wyjmę butelkę i napełnię ją moją wodą! Do pełna, bo czemu nie? Teraz dozownik! Wystarczy go po prostu przykręcić! Upewnię się, że jest szczelnie zamocowany. Wkładam kubeczek i naciskam przycisk. Woda leje się do kubka. Proste, a genialne. Też bym się napiła, bo od tego śpiewania zaschło mi w gardle. Orzeźwiające. Mogę się napić? Nie ma mowy. Niemiła jesteś. Ale co tam, sama coś wykombinuję. Potrzebuję kubka i butelki. Najpierw włożę butelkę do kubka. Przy okazji ozdobię kubek, na przykład tą naklejką za słonikiem. Następnie zrobię otworek w miejscu, gdzie byłaby trąba słonika. Muszę przebić zarówno kubek, jak i butelkę. Przez świeżo wykonaną dziurkę przepchnę słomkę, wleję wody do butelki i gotowe! Co tam masz? Wow! Na taką reakcję liczyłam. Kiedy odkręcam zakrętkę, z kranika leje się woda. Fajowe, co? I wyjątkowo proste w wykonaniu. Wow! Jestem pod wrażeniem! Zasłużyłam na to. Ja też się napiję. Mua! Jakiż on przystojny. Nie mogłabym marzyć o lepszym chłopaku. Hej, co jest grane? Skąd masz to zdjęcie? Przecież to mój chłopak. Wcale, że nie, bo mój. Zrobię mu wspaniały prezent. Czyżby? Cóż, ja też planowałam coś podobnego. Będzie super romantycznie. No pewnie. To będzie idealny prezent, bo uwielbia gry na konsoli. Też mu kupiłam kontroler plus lizaka. I to wszystko? Ja mam jeszcze napój. Ja też. Ha! Nic więcej ci się nie zmieści w tym małym pudełeczku. To nie wszystko. Mam baloniki. Jakieś takie mizerne. To są balony, a nie jakieś tam baloniki. Ale... Przyznaj, że moje prezenty są lepsze. Nie wiem, co sobie myślałam. Zaraz. Już wiem, co robić. W pudełku z zabawkami jest coś na każdą okazję. Między innymi coś takiego. Najpierw przymocuję ten mały samochodzik, a do niego z kolei balonik. Wystarczy nacisnąć, a balonik sam się napompuje. Niepozorny gadżet odwala całą ciężką robotę. Wow, super praktyczne na urodziny i inne przyjęcia. Nie za dużo, żeby balon nie pękł. Przywiążę go do reszty baloników. Nene! To jeszcze nie koniec, Miki. Ha! Myślę, że tak. Spodoba się to mojemu chłopakowi. Nie mogę na to pozwolić. Muszę coś szybko wymyślić. Już wiem. Wykorzystam napój. A raczej samą butelkę. Ale żeby się nie zmarnowało, pragnienie zaspokojone. A teraz do dzieła. Do butelki włożę lejek, a następnie wsypię sodę oczyszczoną. Nie potrzebuję zbyt wiele. Tyle wystarczy. Teraz dodam octu. Po to mi właśnie lejek. Dzięki temu nic się nie rozleje ani nie rozsypie. Ale bulgocze? Szybciutko zakryję szyjkę butelki balonikiem. Napompuję się sam dzięki gazowi. I to jak szybko! I już! Zacisnę koniec balonika i zdejmę go z butelki.
Tak samo zrobiłam z pozostałymi. Teraz to są balony. Wstyd przyznać, ale zazdroszczę jej tych balonów. Wygrałaś! Chciałam zrobić dla niego coś wyjątkowego. Oj nie, płacz. Masz balonika. Dzięki. Nie ma sprawy. Wow, co ona ma? Uwielbiam drogie rzeczy. Nic tak nie chłodzi jak plik banknotów. Od razu lepiej. To nasuwa mi pewien pomysł. Zabieram się do pracy. Przetnę kartkę na cztery części. Te kwadraciki posłużą mi za wzór. Teraz należy je naprzemiennie zagiąć. Coś na kształt wachlarza. Teraz pozostałe. Pora na detale. Zakoloruję te czubki. Dorysuję też oczy. Pora złożyć to w jedną całość. Użyję do tego kleju. Teraz zwinę całość w rulonik. Przyda się uchwyt. Sznurek też. Przykleję go do wachlarza. Dorysuję teraz mały dodatek i pokoloruję. To pójdzie na sam przód. Wow! Teraz mogę się ochłodzić. Witajcie, miłośnicy gadżetów! Zacznijmy nasze wyzwanie! Oto nasi zawodnicy! Hejka! Dzięki za zaproszenie! Oto twoja tacka, Lexi! Oraz twoja, Mia! Wow! Ile tu ciekawych rzeczy! Ujdzie! Ty, w tej okropnej koszuli? Podejdź tu! Tak? Pomożesz nieco, Lexi? Jasna sprawa! Lexi, potrzebujesz czegoś? Ojej! Dodatkowe materiały! Ale to było moje! No i? Teraz jest moje. Możesz sobie wziąć tego balona. Powodzenia. To wszystko? No cóż. Wow! Ale super! Teraz! Niczego nie widziała. Przydałoby się coś jeszcze. Idealnie! Ale się ciągnie. Ekstra! Tego właśnie potrzebowałam! Do dzieła! Wyciągnę szlam z pudełka. Ale to fajne! Teraz wezmę balona i włożę szlam do środka. Następnie zawiążę supełek. Tak będzie dobrze! Owinę balon w tę siateczkę. U góry zwiążę gumeczką. Pora go wypróbować. Ale fajne! Zupełnie jak ta zabawka. Można go wyciskać. Czas minął! Zobaczmy, kto wygrał! Psst! Chodź tu. Przepraszam na chwilkę. Ma wygrać Lexi. Rozumiemy się. Uwielbiam tę robotę. Co ja to? A tak, zwycięża! Teraz mówisz moje imię? Chwila. Czemu jest mi zimno w nogę? O nie! Co za wstyd! Gdzie ona idzie? Co jej się stało? Nieważne. Mia, wygrywasz! Ja? Wow! Jak się cieszę! Nigdy wcześniej nie wygrałam! Chciałabym podziękować moim rodzicom. No i Lexi za użyczenie mi pończochy. Ale to jest super! Mogłabym tak bez przerwy. Nie wierzę. To koniec popyt. Jak to koniec? Normalnie, po ptokach. Och, proszę o pomoc. Wspaniale. Nie, nie rób tego. Nie mam innego wyboru. Mnie to boli bardziej. Możesz mi wierzyć. Ale nikt nie może mnie z tym zobaczyć. Muszę dbać o reputację. Ty potworze. Coś ty zrobiła. Biedny popit. Wystarczy. Nie bądź niedorzeczna. O, mam pewien pomysł. Zrobię Lexi nową zabawkę. Narysuję taki kształt na kawałku pianki. A następnie go wytnę. Będę potrzebowała takich dwóch. Narysuję kółka na jednym z nich, a potem je wytnę. To mogę na razie odłożyć. Potrzebuję teraz kolejnego kawałka pianki. Wytnę niewielkie kwadraciki. Teraz podgrzeję żelazkiem. Gdy będą gorące, będzie można je odpowiednio ukształtować. Podobnie z resztą. Teraz te dołeczki włożę do uprzednio wyciętej części.
Dołożę trochę kleju na tył i przykleję pozostałą część. Brzegi okleję taką szczoteczką. Podoba mi się. Teraz potrzebuję dwóch żółtych kółek. Odrysuję je na kawałku pianki, a następnie wytnę. Z czarnej pianki wytnę kształt księżyca i przykleję go do tej żółtej. Teraz wszystko złożę razem. Dodam tylko kilka detali. Wygląda zupełnie jak ta emotka. Zobacz, co mam. Wow, daj mi to. Ale super. Uwielbiam to. Czekaj, zrobię o tym posta. Gotowe, witamy z powrotem. Ale ekstra. Całe mnóstwo zabawek. Ale wszystkie są takie nudne. O, wiem, ładne. Nie, nie podoba mi się. Co następne? Nie. Okropne. Musi być coś ciekawego do roboty. O! Wow! Niesamowite! He, co to za hałas? Hej! Tutaj! Hej! Ja? A, chodzi ci o to? Tak, chcę to. Chodź tutaj. Wow, to jest świetne. Mogę to sobie zatrzymać? Chodź ze mną. Tak się cieszę, że cię widzę. Muszę być cicho. Mam je. Ona... To złodziejka! Muszę uciekać! Wyluzuj, to tylko zwykłe słomki. Usiądź. Ładnie tu masz. Potrzebuję kilku rzeczy. Muszę gdzieś tu być. Ups, mam tu mały bałagan. Co ty nie powiesz? A co ty właściwie robisz? Cii, próbuję się skoncentrować. Nie masz jakiegoś lokaja, który by to posprzątał? Okej, chyba mam już wszystko. Super. Spinacze! Co ja wyprawiam? Właśnie, co ty wyprawiasz? Potrzebuję drugiej butelki. Tu jest znacznie wygodniej. Butelka bardzo drogiej wody. Wiesz, nie piję byle czego. Możesz zaczynać. Okej. Zacznę od ucięcia końcówek tych słomek. Teraz doczepię do nich spinacze i zrobię z nich małe łańcuszki. Czegoś tu brakuje. Ach tak, oczu! Teraz wrzucę te kawałki słomki do butelki z wodą. Och, spójrz tylko! Proszę! Jakie słodkie! Pływają sobie! Zawsze chciałam zwierzaczki! Dzięki, Mia! Ale mięciutkie! Czy to Mia? O, cześć, Lexi! Patrz, jakie mam kamyki! Skąd ona bierze takie fajne rzeczy? Hej, pobawimy się? Jasne! Chodź, usiądź. Dzięki. Podobają ci się moje kamyki? O, tak! Zamienisz się? Poczekaj, tyle wystarczy? Nie chcę pieniędzy. Okej, co tu jeszcze mam? O, może ten ładny naszyjnik? Nie. Nieźle się targujesz. Może lakier do paznokci? O, tak! Wow, nareszcie mam te kamyczki! Ale super! Jakie one ładne! Ha. Mam pewien pomysł! Zrobię piłeczki antystresowe. Zacznę od ugniecenia gliny polimerowej. Ale przyjemne. Teraz zrobię z niej kulkę. Ma być gładziutka. Tak będzie dobrze. Pora na lakier. Pomaluję nim moją piłeczkę. To będzie niebieska. Muszę zamalować ją z każdej strony. Tak, by nie było żadnych przerw. Piłeczki antystresowe są gotowe. La 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 la! Daj buziaka, pani kamykowa. Co ona tam robi? Proszę mi to oddać. Ten kamień będzie lepszy. O, diamenty faktycznie są fajniejsze. No dobrze, wypróbujmy je. O, tak. Super uczucie. To był genialny pomysł. Och, nie potrzebuję tego. Mia, mogę też się pobawić? Wow, dzięki. Jakie lepkie. Uwielbiam to.
Wiedziałam, że ci się spodoba! Można się przy tym zrelaksować! Jesteś taka zdolna! Gotowy na zabawę, Misiu? Whee! Możesz skakać tak wysoko! O nie! Co? Co ja zrobiłam? Jestem potworem! Eni? Mamo, spójrz na mojego misia! Nie martw się! Wiem, co robić! Potrzebuję tylko przezroczystej taśmy. Odetnę mały fragment. Następnie pokoloruję go różowym pisakiem. Muszę zakolorować całość. Następnie umieszczam słomkę na środku. Teraz złożę taśmę na drugą stronę. Potem dmuchnę w słomkę. Idealna bańka! Uszczypnę koniec, aby ją uszczelnić. Zrobiłam więcej baniek o różnych rozmiarach. Teraz mogę je skleić. Do rysowania na taśmie użyję korektora. Zacznę od tej dużej bańki. A teraz to zakoloruję. Następnie narysuję oczy. A potem nos i usta. To będzie prawdziwy słodziak. Na koniec przykleję papierowe uszy. No i proszę. Jest taki miękki i milutki. Eni, zobacz, co mam. Wow, jaki śliczny! Chcę go wyściskać. Śmiało, ale nie za mocno. Uff. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Chodźmy się pobawić. Dobra, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Gdzie jest moja torebka? Przykleję znak tutaj. Ach, oficjalnie zaczynam działalność. O, klient. Hej, mamusiu. Cześć, Chloe. Witam w moim sklepie. Widzisz coś, co ci się podoba? Nie mam na to czasu. $38 za to? Nie. Nie szkodzi? Mam tu całe mnóstwo towaru. Co jest teraz? Flaming! Słodki. To kuszące, ale nie, dziękuję, kochanie. Próbuję znaleźć moją torebkę. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Dzisiejsza dostawa. Moja torebka? Podaj mi ją. To będzie cię kosztować. Nie mam żadnych pieniędzy, przykro mi. Cóż, nie możesz jej mieć. Trzeba zapłacić. Ale w porządku. Niech ci będzie. Zaczekaj tu. Muszę tylko coś wyciągnąć. O, jaka świecąca. Przykro mi, mamo. Akceptuję tylko gotówkę. Spieszę się, Chloe. I co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę. Mam pomysł. Tak, myślę, że to zadziała. Będę potrzebować tych rękawic i tego pudełka. Zaraz wracam. Zacznę od pocięcia pudełka na sekcję. Będę również potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę cienką linię kleju na tym elemencie. Tyle powinno wystarczyć. Następnie przykleję go do dużego prostokąta. Przycisnę go, upewniając się, że jest zablokowany. Potem zrobię to samo z resztą. Sekcje końcowe mają małe szczeliny. Następnie będę potrzebowała paska papieru. Zwinę go. Musi ciasno do siebie przylegać. Tę końcówkę zostawię odwiniętą. Przełożę ją przez jeden z otworów. Wygląda dobrze. Nałożę klej wokół krawędzi tego kwadratu. Dobrze, że mam te rękawice. Przykleję to do góry pudełka. Ten kawałek jest nieco mniejszy, ale to wszystko jest częścią planu. Teraz ostatni element. Nakładam klej na tylko trzy boki. Przyłożę to pod kątem. Wyszło całkiem nieźle. Teraz nadszedł czas, aby to udekorować. Nałożę klej wokół boków. Następnie przykleję go czarnym materiałem. Nie chcę żadnych zagnieceń. Zostawię trochę dodatkowego materiału na tę tylną część. Następnie mogę dodać kawałek białego kartoniku. To będzie wyświetlacz i klawiatura. Cyfry będą równomiernie rozłożone. Będę potrzebowała karty kredytowej. Uff, zaakceptowało. Paragon wychodzi górą. Mam nadzieję, że Chloe się spodoba. Przekonajmy się. Ahem, akceptujesz teraz karty? Wow, ale super! Każdy sklep potrzebuje terminala płatniczego. Moja firma się rozwija. Czy mogę teraz kupić torbę? Ha? Oczywiście. Miałam nadzieję, że to powiesz. Wsunę kartę tutaj. A ja dokończę transakcję. Takie interesy to czysta przyjemność. Proszę bardzo. W końcu. Teraz mogę iść. Co to było? Co ona robi na podłodze? Nie no, serio? I co mam teraz zrobić? Skoro jest popyt, to jest i podaż. Mamo, lepiej przygotuj swoją kartę kredytową. Brum, brum! Bip, bip, bip! Było blisko! Z drogi, bo nadjeżdżam! Nic nie może mnie powstrzymać! Sialalala! Odkurzanko! To jest życie! Czy może być coś lepszego niż sprzątanie? Psiup, psiup! Gaz do dechy! Brum! Juhu! Szybciej, szybciej! Skąd to tyle bałaganu? Co? Odkurzacz nie ciągnie? Co jest nie tak z nim? Nie rozumiem. Nie działa.
Dziwne. Jak to możliwe? Powinnam była wiedzieć. Hej, mamo! Jedziemy! Naprawdę, Chloe. Próbuję sprzątać. A to idzie do kosza. Zawsze psujesz mi zabawę. Chociaż... To takie niesprawiedliwe. Czekaj, dlaczego tak na mnie patrzysz? Mam pomysł. Wytnę kawałki z pudełka po pizzy. Potem wezmę pistolet do klejenia. Zacznę od tego kawałka. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. To wystarczy. Teraz mogę przykleić go do tego dużego prostokąta. Zrobię to samo z drugą stroną. Nacięłam lekko ten długi pasek z tektury. Pozwoli mi to na jego zginanie i kształtowanie. Użyję kleju, aby go usadowić. Mogę to już odłożyć na bok. Wycięłam dziurę w nakrętce od butelki. Przepchnę przez nią dwie słomki. Chcę, aby były ciasno dopasowane, tak żeby się nie poluzowały. Więc użyję kleju, by je zabezpieczyć. Nałożę go do koła zewnętrznej części nakrętki. Wycięłam mały otwór w górnej części kartonu. Przełożę przez niego słomki, tak by wyszły tą dziurą. Następnie będę potrzebowała więcej nakrętek od butelek. Przepchnę drewniany patyk przez słomkę. Słomka jest nieco mniejsza od niego. Nakrętki będą umieszczone na obu końcach. Następnie użyję kleju, aby utrzymać wszystko razem. Wypróbujmy to. Wow, spójrz tylko. Przymocuję je do spodu kartonu. Dodam kilka elementów wykończeniowych, jak światła i okna. Nasunę balon na nakrętkę od napoju. Następnie go napompuję. Czas na jazdę próbną. Uwaga! Co? Co to jest? Wow, to jest niesamowite! Wiedziałam, że ci się spodoba. Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Myślę, że jest gotowy. Odpalaj silniki! Wow, uwielbiam go. Jest taki szybki. O nie, o nie! Rozbiję się! Ups! Przepraszam, mamo! Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie! Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Nie ma na co czekać! Start! Ależ to jest ekscytujące! Nie, przegrywam! Tak trzymaj, mamo! Bycie rodzicem bywa trudne. My rozumiemy to w pełni i dlatego jesteśmy tutaj, aby wam pomóc. Wymyśliliśmy kilka niesamowitych trików, które ułatwią wam życie. Nie musicie nam dziękować, w końcu od tego tutaj jesteśmy. Uwielbiam ten odcień różu. Ktoś do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. Halo? O, hej! Naprawdę? Nie wierzę. O, mama rozmawia przez telefon. Ja też chcę. Ha! Nie gadaj! Żałuj, że cię tam nie było. Okej, to do później. Na razie. Jestem taka dorosła. Ale potrzebuję prawdziwego telefonu. Nie powinnam, ale nie mogę się oprzeć. Zbrodnia doskonała. No, co tam, córuś? A niech to. Odwrót, odwrót. Nie poddam się. Tylko ostrożnie. O, też chcesz przypudrować nosek? Gili, gili! Oj, dzięki, mamo! Okej, teraz się uda! Chcesz się przytulić? To takie słodkie! Chodź tutaj! Tak, dokładnie o to chodziło! To już przestaje być zabawne! Mamusia musi się przygotować! Nigdy nie uda mi się zabrać tego telefonu! Wygląda dobrze, lepiej wezmę rękawiczki! Teraz jest zajęta! Muszę być szybka! Powinniśmy umówić się na lunch. Oto one. Są takie miękkie. Brzmi dobrze. Ups. Eni? Nie! Uratuję go! Jak to zrobiłaś? Bardzo się na tobie zawiodłam, Eni. Przepraszam, mamo. Nie możesz bawić się moim telefonem. Ale zaraz. Może wcale nie musisz. Mam świetny pomysł. To pudełko to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czas zabrać się do pracy. Zacznę od małego kwadratu. Zrobię szybki szkic. Będzie to zarys telefonu. Czuję się jak prawdziwa artystka. Teraz dodam kilka szczegółów. To będą guziki. Jak na razie bardzo dobrze. Następnie narysuję ekran. I podobnie tutaj. To będzie druga strona telefonu. Dobrze, że mam pewną rękę. Następnie muszę go wyciąć. To było łatwe. Odwrócę te dwie części. Do następnej części będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej wokół krawędzi. Nie potrzebuję go wiele. Mam tu kawałek tektury falistej. Dokleję ją teraz tutaj. To będzie bok telefonu. Owinę ją dookoła. Dokładnie tak. Drugi kawałek kartonu można nałożyć na górę. Zrobię to samo z innymi sekcjami. Zaczyna nabierać to kształtów. Muszę je połączyć.
Mam tu niewielki metalowy zawias. To załatwi sprawę. Przykleję go do wewnętrznej strony kartonu. Dzięki temu będzie można otwierać klapkę. Zupełnie jak w prawdziwym telefonie. Teraz muszę go pokolorować. Użyję do tego korektora. Następnie obrysuję krawędź różowym markerem. Odwrócę go i zrobię to samo po przeciwnej stronie. Ale to nie wszystko. Przykleję do niego tego uroczego kociaka. Wycięłam otwór w miejscu, w którym będzie ekran. Wstawię do niego zdjęcie. Myślę, że to już wszystko. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Eni. Zobacz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. Halo? Chcesz rozmawiać z Eni? Wow! Nie wierzę! To do ciebie. Serio? Wow, to jest takie fajne! Muszę wykonać ważny telefon. I lepiej, żeby odebrali. Hej, Eni! Nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Pękniesz ze śmiechu. Opowiedz mi wszystko. Myślałam, że syreny będą bardziej interesujące. Mamo! To nie brzmi dobrze. Już idę. Chloe, co się stało? Powiedz mamie. Te zabawki są nudne. Poczekaj. Ha? Co to jest? Wypróbuj. O, to wygląda całkiem fajnie. Chodź tu, kaczuszko. Spójrz na te wszystkie kolory. Nawet mi się podoba. To powinno zapewnić jej zajęcie. A kaczka idzie na samą górę. I to wszystko? Mamo! Żartujesz sobie? Chcę tylko w spokoju poczytać. Co znowu? Skończyłam tę układankę. Wow, jesteś geniuszem. Przyniosę ci coś innego. Proszę bardzo. Baw się dobrze i nie spiesz się. O, to mi się bardziej podoba. Muszę dopasować obrazki. To chyba nie aż tak trudne. To wcale nie jest trudne. O, nuda. Mamo! Tylko nie to. O, cześć, Pikachu. Jak leci? Co tym razem? Spójrz, skończyłam to. Musi być tu coś, czym będziesz mogła się pobawić. Zobaczmy. No dalej myśl. Nie, nic tu nie ma. Co począć? Czekaj, niech się zastanowię. Tak, chyba mam. To będzie idealne rozwiązanie. Poczekaj tu, kochanie. Będę potrzebowała kawałka kartonu i nożyczki. Odetnę rogi. Chcę, aby były zaokrąglone. Idealnie. Teraz pora wykazać się kreatywnością. Do następnej części będę potrzebowała markera. Narysuję mały kwadrat na kartonie. Następnie podzielę go na sekcje. Chcę zrobić na nim taki oto wzór. Ponumeruję każdy kwadrat. A teraz pora to wyciąć. Na razie odłożę to na bok. Mam tu arkusz różowego papieru. Użyję go do pokolorowania kwadratu. Jest taki kolorowy. Odwrócę go teraz. Posmaruję jej tył klejem w sztywcie. Musi się dobrze zlepić. To będzie rama. Następnie potrzebuję czystej kartki białego papieru. Narysuję na nim serduszka i naszkicuję Pikachu. Nie chcę popełnić żadnego błędu. To musi zapewnić Chloe rozrywkę. Wszystko jest w moich rękach. Szybko to pokoloruję. Nie mogę zapomnieć o Pikachu. Sama chciałabym mieć takie różowe policzki. To prawdziwe dzieło sztuki. Wróćmy teraz do naszego szablonu. Odwrócę go i nałożę klej na jego spód. Potem przykleję do niego mój rysunek. Nie chcę żadnych zagnieceń. Mogę teraz pociąć go na kawałki. Czas umieścić go w ramce. Ułożę elementy w ten sposób. To będzie świetna układanka. Okej, myślę, że jest gotowa. Chloe będzie zachwycona. Prawie zapomniałam. Muszę poprzesuwać elementy. Och, Chloe, zobacz, co mam dla ciebie. Widzisz to, Pikachu? To jest niesamowite. O, chyba jej się spodobało, oby tylko jej się nie znudziło. Ha, to wygląda na dość trudne. Przesunę tę płytkę tutaj, a potem tę tam. Muszę się skoncentrować. A ja muszę się wreszcie zrelaksować. Zaraz, muszę coś sprawdzić. No, tak lepiej. To już ostatni kawałek. Mamo! O, serio? Co znowu? Zobacz! Pikachu! Och, już skończyłaś. Jestem z ciebie dumna. Chcę ułożyć jeszcze raz. To było świetne. No dalej, mamo! Umieram z nudów. Słuchajcie, bo to bardzo ważne. Sunny? Ha? A tak. Jak zwykle. Co pani robi? Okej. Okay. W sumie to niezły pomysł. Słyszałam, że trzeba dbać o postawę. Przynajmniej nie jestem jedyna. To trochę poniżające. Cicho, próbuję się skupić. To nie fair.
Mamo? Tak, słonko? Kupisz mi to? Proszę! O, jasne. Normalnie nie wierzę. To dla ciebie. Wow, dzięki, mamo. Co to ma być? Kula śnieżna? Co ja mam niby z tym zrobić? Jak to? Nie podoba ci się? Chciałam to! Czemu nie kupiła mi tego, co chcę? Ale nie poddam się. Muszę ją po prostu przekonać. To tylko kwestia wytrwałości. Powinnam jeść więcej błonnika. O co chodzi? Przyda ci się papier, a mi przyda się to. Chyba żartujesz. No dobra, przynajmniej się ode mnie odczepisz. Wow, ale super sklep z zabawkami. Upsy, klienci, lepiej schowam gumę. Szukamy tego. Moja córka nie daje mi spokoju. Macie coś takiego? Oczywiście. Proszę bardzo. Serio? O, nawet jest w promocji. To mój szczęśliwy dzień. O nie. To niemożliwe. Co znowu? Ktoś cię uprzedził? Niestety nie mamy więcej. Kto pierwszy, ten lepszy. Może następnym razem. Pani nie rozumie. Córka się załamie. Co by tu wymyślić? Może wykorzystam jakoś ten karton? Chyba już wiem, co zrobić. Połączę kawałki tektury w ten sposób, żeby powstało pudełko. Przez otwór będą wpadały słodycze. Po bokach przykleję małe ścianki. Skleję kilka warstw tektury i przebiję w górnej części patyczkiem. Po obu stronach patyczka zawieszę gumki recepturki. Całość umieszczę w pudełku, tak żeby otwory na siebie nachodziły. Naciągnę gumkę na pionowy drążek. I z drugiej strony. Czas na test. Gdy naciskam tekturę, guma wpada do otworu. Następnie nałożę wierzchnią warstwę. Karton powinien być pod skosem. Wstawiam teraz przednią ściankę. Na pudełku kładę plastikowy sześcian. A na to pokrywkę, do której nasypię słodyczy. Sani uwielbia gumę. Z przodu zrobię buźkę, żeby nie było nudno. Działa! Jak ci się podoba, Sani? Wow! Automat na gumę do rzucia? Naciśnij nosek i zobacz, co się stanie. Ale super! Pycha! Zostaw trochę dla mnie. Niczego nie obiecuję. Mamo? Co znowu? Kup mi to! Kup mi to! Ech, po co ja się w ogóle staram? Zalegasz z czynszem. Zaraz! Chyba coś mi jeszcze zostało. Może być sznurek. To wszystko, co mam? Co takiego? Nie. Jaki znowu sznurek? Wstydu nie ma. Powodzenia w poszukiwaniu mieszkania. To się samo sprzeda. Ja to wiem, jak się obchodzić z ludźmi. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie pamiętam takich dekoracji. Mieszkanie na sprzedaż? Jesteśmy eksmitowani? Co tu się dzieje? To się w głowie nie mieści. Mamy tyle rzeczy. Uff, co dalej? Mamo, co się dzieje? O, zauważyłaś. Musimy się przeprowadzić? To okropne. Ale chyba wiem, co zrobić. Przydadzą się te pudełka. No to zaczynamy. Dobrze, że mam pistolet do klejenia. Wycisnę trochę kleju na pierwsze pudełko. Przykleję do drugiego i położę oba na boku. A na wierzchu umieszczę kolejne pudełka. Potrzebuję teraz tekturowych tub. Pociągnę klejem wzdłuż boku pudełka. Tyle wystarczy. I dokleję tubę. Ha, czegoś tu brakuje. Już wiem. To będzie daszek. Pasuje idealnie. Muszę to jeszcze ozdobić, bo szczegóły są ważne. Daszek też udekoruję. Cytrusy, oczywiście też z kartonu. Na koniec zawieszę pompony. Chcę, żeby było uroczo i kolorowo. Ostatnie szlify. Moje stoisko z lemoniadą. A, no tak, lemoniada. To chyba wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Czas przeciąć wstęgę. I stoisko otwarte. Teraz tylko potrzebuję klientów. Uff, ale upał. Cześć, poproszę lemoniadę. Tego potrzebowałam.
Jaki przyjemny spacerek! Hej, popatrz! Uwielbiam lemoniadę! Dla nas dwie! No szybko, bierz moje pieniądze! Sio, zajmuję cię miejsce! Teraz moja kolej! Okay. Yay. Wow! Jestem bogata! Mamo, jestem przedsiębiorcą! Pokradłaś bank, czy co? No co ty? Chodź, pokażę ci! Mam stoisko z lemoniadą! Jestem z ciebie bardzo dumna! Jesteś wspaniała! I wygląda na to, że masz klientów! Starczy dla wszystkich! Mamy sporo pracy! Kto następny? Kto rozwiąże przy tablicy te równania? Ja! No to może Sunny. Hurra! Mogę się popisać! Ale wysoko! Masz tu kredę. Nie zawiodę pani! Miło mi to słyszeć. Okej, póki co idzie nieźle. Dobrze, dobrze. Skończyłam! Co to ma być? Proszę pani? To musi być jakiś żart. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak sobie poradziłam? To z pewnością interesujące. A to co? To przecież 4. A ten? No jak to? To 5. Nie wygląda na 5. Jak sobie z tym poradzić? Już wiem. Będzie mi potrzebny podłużny karton. Nakreślę na nim kilka cyfr. Następnie je wytnę. A kształty ozdobię koralikami. Wygląda wesoło i kolorowo. Tego właśnie potrzebowałam. To cyfrowy szablon. Wow! Pani to ma świetne pomysły! Proszę bardzo, wypróbuj. Przekładam do tablicy i cyferki same się piszą. Tak jest o wiele łatwiej. Szkoda, że wcześniej tego nie miałam. Ja to jednak jestem sprytna. Skończyłam! Dobra robota, Sunny. Zasłużyłaś na 5 z plusem. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Super! Wow! Och, ale gorąco. Uff, przyniosłam ci coś do picia. Jeszcze! O. Dawaj jeszcze! Zabieraj te kwiatki! Chce mi się pić! Nie! Od razu lepiej! Hej! Zostaw! Ta jest moja! Kiedy mi się tak strasznie chce pić? Och, tego mi było trzeba. Chyba mam pewien pomysł. Wytnę sporą klapkę w kubeczku. Następnie zgniotę jego dolną część. Teraz odetnę tę klapkę i złożę górę. Przebiję też jego dno. I przewlekę gumkę przez dziurkę. Przeciągnę ją, ale nie do samego końca. Tak, by móc tam włożyć zapałkę. Wycięłam też kilka kawałków kartonu w kształcie łezki. Trzeba je przytwierdzić do drewienka. Mam je w różnych kolorach. Dołożę kolejny kawałek drewienka pod spód kubeczka, a następnie go udekoruję. To już ostatnie detale. Wystarczy już tylko nakręcić drewienko. Hej, Claire, patrz, co mam. O, co to? Spodoba ci się? Wow, super! Właśnie tego było mi trzeba! Och, mroczku, jesteś taki puszysty! Moi kochani przyjaciele, tak się cieszę, że was mam, ale jest coś, co kocham jeszcze bardziej! Słodycze! Pyszne i słodziutkie lizaki! Ale pyszne! Och, au! To chyba nie powinno tutaj być! Mamusiu, ratuj! Lexi, co się stało? Mamusia już tu jest! Już dobrze, nie płacz! Mój ząb został na lizaku! Ja go wezmę. No daj. Mój ząbek! Musisz włożyć go pod poduszkę, a wtedy odwiedzi cię wróżka zębuszka. Skoro tak mówisz? Kiedy się obudzisz, to będzie tam czekać na ciebie niespodzianka. Jest już rano? Mój ząb! Wow! Mama nie kłamała! Jestem bogata, ale super! No proszę, widzę, że wróżka cię odwiedziła. A, gdzie by schować tego pieniążka? Powinnaś go włożyć w jakieś bezpieczne miejsce. I nawet wiem gdzie. Wytnę kilka kwadratów z tego kawałka tektury. A teraz poskładam je razem. Zacznę od tego. Nałożę klej na jego krawędź. Następnie doczepię kolejny. Podobnie zrobię po drugiej stronie.
Powoli nabiera kształtów. Nieco mniejszy element przykleję z tyłu. To będzie rama. Do środka włożę taki oto otwarty kwadrat, a następnie kolejny kawałek, by go przykryć. Wycięłam środek z tego elementu. Pokryję teraz jego brzegi klejem. Nie chcę pominąć żadnej ze stron. Wszystko musi się dobrze trzymać. W końcu tu chodzi o pieniądze Lexi. Teraz dokleję do niego taką ramkę i kolejną w środku. Obie części muszą mieć niewielką przerwę z przodu. I na koniec jeszcze to. Można to teraz odłożyć na bok. Przykleję kawałek taśmy do tego kawałka, a następnie doczepię go do pudełka. Taśma będzie działać niczym zawias. Teraz pora wszystko złożyć razem. To będzie szufladka, ale to jeszcze nie koniec. Nałożę na nią klej. Potrzeba go całkiem sporo. Wycięłam taki oto prostokąt. Doczepię go teraz do tej szufladki. Docisnę jeszcze lekko, by się upewnić, że wszystko dobrze się trzyma. Z tyłu doczepię za to taki kawałek. Teraz pora go udekorować. Mam tutaj taki obrazek kotka. Pora go pokolorować. Będzie miał żółty nosek i czerwoną wstążkę. Wygląda ślicznie. Przykleję go teraz do pudełka. Czegoś jeszcze brakuje. Kotkowi przydałyby się łapki. Nie mogę się doczekać, by pokazać go Lexi. Zobacz, co mam. Wow, jakie ładne! To skarbonka na twoje pieniążki. Włóż do środka monetę i zamknij szufladkę. A teraz patrz, co się stanie. Moneta zniknęła. Ale gdzie? Potrząśnij nią. Ona wciąż tam jest! Uff, już się martwiłam. Dzięki, mamo. To jest super! Ha? Co to? Zobaczmy. O, prezent dla Lexi. Na szczęście się przygotowałam. Mam go tutaj. Na pewno jej się spodoba. Będzie zachwycona. Jaka milutka żabka. Muszę to jednak zapakować. Mam tutaj pudełko na prezenty. Nie mogę się doczekać, by go jej dać. Pewnie będzie nieźle zaskoczona. O, idzie Lexi. Lepiej schowam to za poduszkami. Witaj, skarbie. Cześć, mamuś. Usiądź sobie. Ale nie tam! He? Co to było? Aż boję się sprawdzić. Nie przejmuj się, mamo. Juhu! Nie, tylko nie to. O, popatrz. Ta ośmiornica jest smutna. Zupełnie jak ty. No. A tak chciałam jej sprawić przyjemność. Lepiej sprawdzę, jak to wygląda. O nie, kompletnie zniszczone. A może Lexi nie zauważy? Najwyżej powiem jej, że to taka układanka. Nie no, kogo ja chcę oszukać? To nadaje się na śmietnik. Och, chyba już wiem, co zrobię. Mogę użyć tego pudła. Podzielę go na fragmenty. Przyda się też nóż do tapet. Muszę wyciąć wszystkie części. Będą mi potrzebne różne kształty. To już chyba wszystko. Zacznę od tych długich prostokątów. Zrobię z nich pudełko. Przykleję po dwa kawałki z każdej strony. Teraz przyda się ten mały kwadracik, a ten zaokrąglony kawałek pójdzie na sam dół. Teraz potrzebna mi będzie pusta butelka. Zrobię w niej dziurkę tuż przy samym dnie. Najłatwiej będzie to zrobić lutownicą. Następnie włożę do środka słomkę. Muszę ją jednak usztywnić. Okleję ją gorącym plastikiem. Dzięki temu nie będzie przeciekać. Poczekam teraz, aż wyschnie, a potem włożę ją do pudełka. W tej części zrobiłam niewielką dziurkę, tak by słomka mogła przez nią przejść. Ten kawałek pójdzie na samą górę, a ten falowany będzie idealnie pasował na dole. Można go dopasować odpowiednio do kształtu. Użyję kleju, by go przymocować. Teraz pora to udekorować. Przykleję różowy pasek na górę. Doda on nieco koloru. Dokleję też naklejki z dinozaurami. Zatkam teraz słomkę palcem i napełnię butelkę. To jest nieco trudniejsze od reszty. Dobrze, że mam sprawną rękę. Tyle soku wystarczy. Mogę teraz ją zakręcić i zdjąć palec ze słomki. Wygląda świetnie. Sama nie myślałam, że jestem taka zdolna. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy. Lexi, mam coś dla ciebie. Wow, czy to automat do napojów? Zgadłaś? Wypróbuj go. No, połóż tam szklankę. Wow, dzięki, mamo. Dobrze, teraz wystarczy lekko odkręcić butelkę. Sok przeleje się do szklanki. A kiedy będzie już pełna, to wystarczy z powrotem dokręcić butelkę. Śmiało, napij się. Właśnie bardzo chce mi się pić. Dobre, dzięki, mamo. Och, na zdrowie. Jeść, jeść, jeść! Dalej, mamo, jestem głodna! Cierpliwości, kochana. Smacznego. Wygląda pycha, ale zaraz. Czemu mama ma takie fajne pałeczki, a ja dostałam tylko zwykły widelec? Wygląda smakowi. He, co jest? Ja je chcę! To jest mamusi. Ty jedz swój ryż. Nie chcę! Claire, proszę zająć się swoim talerzem. Ale ja
chcę pałeczki. Dobrze, weź je sobie. Wow, ekstra! Okej, ale jak się nimi je? Zaraz to rozpracuję. Chyba muszę jeszcze poćwiczyć. O, mam jedno ziarenko. Ostrożnie, jeszcze kawałek. Już prawie. Mam, widziałaś, mamo? Spróbujmy jeszcze raz. Zobacz, mamo, jestem morsem. O, może jednak się przeliczyłam. Spróbuję inaczej. Po prostu nabiję ryż na pałeczkę. Ha, wiedziałam, że się uda. Och. Aż szkoda patrzeć. O, Claire, a może byś tak? To będzie długi obiad. Chyba, że... Wiem, mogę przecież użyć tych wykałaczek. One świetnie się nadadzą. Potrzebuję jednak jeszcze jednej rzeczy. Karteczki samoprzylepnej. Daj mi chwilę, Claire. Położę karteczkę na stole. Następnie wezmę wykałaczkę i położę ją na kartce. Teraz zwinę ją wokół wykałaczki. Musi być ciasno owinięta, tak by papier dobrze do niej przylegał. Teraz pora na klej. Nałożę go tuż przy brzegu. Tyle wystarczy. No i zwinę kartkę do końca. Upewnię się, że jest szczelnie zaklejona. A potem zagnę ją w połowie. W taką oto literę V. Następnie włożę kolejną wykałaczkę do środka. I kolejną po drugiej stronie. Wsunę je tam dość mocno. I oto pałeczki dla początkujących. O, Claire! Chodź zobacz, co mam. Zrobiłam je dla ciebie. Wow, malutkie pałeczki. Czuję się jak jakiś olbrzym. Zaraz je wypróbuję. Teraz powinno pójść o wiele łatwiej. Wow, widziałaś, mamo? Pycha. Jeszcze. Idzie mi coraz lepiej. Wow, zobacz na to. Jestem w tym naprawdę dobra. Idzie ci świetnie, kochanie. To teraz może ja wreszcie coś zjem. Zgłodniałam z tego wszystkiego. Aż mi ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać. Claire, co robisz? Nic już mnie nie zatrzyma! Ojej, jestem pod wrażeniem! Ale pycha! Od dzisiaj jem wyłącznie tymi pałeczkami! Dzięki, mamo! Och, nie ma za co! Juhu! Nareszcie w domu! Koniec szkoły! Tylko się zachowuj, Claire! Pa, pa! O, prawie bym zapomniała. Co? Uwielbiam wyrażać się przez sztukę. Czuję wtedy, że naprawdę żyję. O, cześć, mamo. Jak podoba ci się nowy wystrój? To przecież jakiś koszmar. Jak to w ogóle możliwe? Nie było mnie tylko sekundę. Nie czuję się najlepiej. Ha? Nie takiej reakcji się spodziewałam. Dość, nie mamy innego wyboru. Czy to lizak? O, ładny. Mogę? Weź go sobie. Jeszcze kawałek? Nareszcie! Muszę działać bardzo szybko. Owinę tę folię wokół nogi od stołu, a następnie całkiem dookoła. Nawinę tak kolejne warstwy. Chcę odgrodzić nimi Claire. He? Mówiłaś coś? To dla ciebie. O, dla mnie? Właśnie naszła mnie wena. A teraz mogę sprzątać. O tak, to dobry pomysł. Uff, jakie to ciężkie. O nie, stój! Ta farba nie chce zejść. Że też ja musiałam jej kupić akurat zestaw farbek. Mamo, zobacz, co narysowałam. Uff, skończyłam. Och, prześlicznie. Co nie? Mój mały skarbek jest geniuszem. Może to będzie twoja nowa pracownia? Wow, uwielbiam tę naklejkę. Przykleję ją sobie tutaj. Gdzie idziesz, mamusiu? Musimy wyjść na chwilę. Chodź. Założę tylko buty. Ha, spory wybór. Co by tu wybrać? O, już wiem. Będę wyglądać modnie. Jak zawsze, kochanie. Och, Claire, ale z ciebie jest głuptasek. Dobrze, mamo, jestem gotowa. Chodźmy. O nie, proszę porządnie założyć buty. No dobrze, chciałam tylko wypróbować coś nowego. Pospiesz się, bo się spóźnimy. Gdzie są moje klucze? Jestem samolotem, mamo. Fantastycznie, kochanie. Co to? Claire! Co ja mówiłam? Zakładaj buty na nogi. Ile razy mam powtarzać? Jeszcze ktoś dzwoni. Nie mam teraz na to czasu. O hej, niedługo tam będziemy. Tak, wiem. Nigdy nie mogę się pobawić. Mama będzie ze mnie dumna. Założyłam buciki zupełnie sama. Zobacz, mamo. Co? Chyba coś tu jest nie tak. Właśnie, że nie. Nigdy stąd nie wyjdziemy. Ale o co chodzi? Chodź, pomogę ci. Miałam nadzieję, że to powiesz. Podaj mi twoje buty. Ale chcę je z powrotem. Trzymasz je odwrotnie. Powinny być tak. Ten jest na prawą nogę, a ten na lewą. Dobrze, mamo. Zobacz, jakie mam naklejki. Claire, skup się.
się proszę! Spokojnie, tylko spokojnie, jak na lekcji jogi. Co znowu robisz? Robi się na bóstwo! To mi nasuwa pewien pomysł. Potrzebuję tylko jednej z twoich naklejek. O, ta jest ładna! Wiem, jak nauczyć cię zakładać prawidłowo buty. Położę je tutaj. Przydadzą się też nożyczki. Ha, ciekawe! Zaraz! Co robisz? Tak nie wolno! Wiem, co robię. Bez obaw, kochanie, włożę po jednej połówce do każdego buta i przykleję je na ich dno. O tak, wystarczy, że połączysz obie połówki naklejki, a twoje buty będą na odpowiedniej nodze. Zobaczmy! Nie, chyba nie do końca tak. Zaraz, już wiem! Patrz, udało mi się! Brawo, kochanie! Teraz możesz je założyć. Ale super! Czuję się jak dorosła! Jestem gotowa, mamo! Wyglądam ekstra! O, tak! Moja dziewczynka tak szybko dojrzewa. O, znowu ktoś dzwoni. Co tym razem? Myślałam, że wychodzimy. O, już wiem, co zrobię. Niedługo będziemy, za jakieś 10 minut. Hej, mamo! Naprawiłam ci buty! Wyglądają stylowo, co? Ile tu naklejek? Są wszędzie! Co ty zrobiłaś? Ulepszyłam wszystkie buty! Och, dzięki! Właśnie tego było im trzeba! Chodź, musimy już iść! Poczekaj! Daj mi sekundkę! Prawie bym zapomniała! Kolejna naklejka? Teraz jestem gotowa! I co myślisz? Poddaję się! Zobaczmy. To będzie świetny prezent. Tak, gotowy! Patrz, co zrobiłam! Papierowy samolocik. Fajny. Patrz, co ja mam. Zrobiłam papierową śnieżkę. Ty tak na serio? To tylko lipna wycinanka. Lipna? Ty zrobiłaś jakiś tandetny samolocik. Ha! Jak śmiesz! A masz! Zrujnowałaś mój prezent. Nienawidzę cię. Ja ciebie też. I po co się tak kłócą? Wystarczy! Koniec! Wow, co się stało? Gdzie my jesteśmy? Chyba ten brodacz nas tu przeniósł. Ja ci dam brodacz, czarodziej! No, znacznie lepiej. A teraz zapraszam na wyzwanie. Jak widzicie, przyniosłem domek dla lalek. Ale brakuje kanapy. Macie ją zrobić. Zrobić, tak? Jak się za to zabrać? Chwila, mam pewien pomysł. Przecież tu jest kanapa. Czas zdjąć pomiary. Gdzie ona poszła, dziwadło? Ja zrobię kanapę z papieru. Na początek składamy na pół róg do rogu. Rozkładamy, przekręcamy i powtarzamy. Teraz róg do środkowej linii. Rozkładamy i powtarzamy. Następnie składamy do połowy. Muszę dbać o porządne zgięcia. Powtórzę te kroki po drugiej stronie. Idzie całkiem nieźle. Mamy to samo po obu stronach. Lecimy dalej. Więcej zgięć do środkowej linii. Również po obu stronach. Coraz trudniej się zgina. Teraz trochę rozłożę. I złożę pozostałe rogi do środka. Rozkładamy i składamy do nowej linii. A teraz całość. Przekręcamy i powtarzamy po drugiej stronie. Zaczyna nabierać kształtów. Elegancko. Rozkładamy i składamy. To ma być prostokąt. Składamy końce do wewnątrz i robimy pudełko. Druga strona też. Ekstra. Od razu zrobię drugie. I złożę oba w całość. Ta część jest gotowa. Teraz przyda się ten kawałeczek. Złożę na pół bez dociskania i wsunę w oba końce. I jeszcze jeden jako oparcie. W sumie przydadzą się też poduszki. Tada! Normalnie rewelacja. Oto kanapa, panie czarodzieju. Świetna robota. Muszę zdjąć każdy pomiar. Dobra. Teraz kilka ważnych obliczeń. Ciekawe, co ona tam robi. A, zasnęła. Typowe. Jestem z siebie dumna.
wstawię swoje dzieło do domku lalek. Runda druga. Teraz robicie to. Dobra, chyba dam radę. Wezmę taką kartkę. Jak najlepiej zrobić papierową łódkę? A, tak bardzo chciałabym być na prawdziwej. Błękitne fale, słońce, wiatr i ja. A, takie to relaksujące i piękne. Mogłabym tak spędzić całe lato. Znowu odpłynęła. Zazdroszczę wyobraźni. A, jeszcze nic nie zrobi. Muszę ją obudzić. A, co? Miałyśmy robić papierowe łódki. A, racja. Dobra, zabieram się za robotę. Najpierw złożę wzdłuż długiej krawędzi. Całkiem niezły start. Teraz przekręcę i złożę po raz drugi. Muszę dbać o porządne zgięcia. Rozkładamy i zginamy rogi do środka. Prawie jak papierowy samolocik. Ale naszym zadaniem jest łódka. To odginamy, zaczyna wyglądać jak łódka. Albo jak czapeczka dla kapitana. Teraz będzie nieco trudniej. Otwieramy całość i ponownie zginamy. A te części chowamy pod spód. I znów odginamy rogi. Fajny trójkącik, nie? Ale to wciąż nie łódka. Rozchylamy i przechodzimy do ostatniego ruchu. Spójrzcie, otworzyłam i wyszła mi łódka. Jest wprost rewelacyjna. Mamy dwie łódki. Rządzimy. Świetna robota, dziewczęta. Zaliczyłyście tę rundę? Ty, czekaj chwilę. Chodź, musimy je wypróbować. A was dokąd niesie? Okej, wanna jest pełna. Gotowa postawić żagle? Zobacz, jak uroczo sobie pływają. I nasiąkają wodą. W sumie to tylko papier. Trzeba przypiłować paznokcie. O, jesteście już. Dobra. Następne wyzwanie. Paznokcie? Dobra. Pora na mój zestaw do manicure. Zobaczmy, od czego by tu zacząć. Niebieskie się nadadzą. Pasują do ciuchów. Dobra, no to przyklejamy. Skończyłam. Co powiecie na to? Co? A nie, wcale nie o to mi chodziło. Dłuższych szponów nie miałaś? Moje będą z papieru. Róg kartki składamy wzdłuż długiej krawędzi. Potem drugi, żeby stworzyć trójkąt. Teraz drugi róg na kolejny trójkąt. Ostatni róg też. Teraz całość składamy na pół. Jeszcze raz na pół i mamy trójkąt. Otwieramy i jeden z rogów składamy do dołu. Przekręcamy i składamy. A dolną część w górę. Sporo składania, jak widzicie. Ale zgięcia mają być wyraźne, mimo że papier jest coraz grubszy. Teraz muszę otworzyć tę część i włożyć w nią róg. I już! Spójrzcie, można spokojnie wsunąć palec. Tada! Patrz na moje szpony! Przerażające! Dobra robota! Co złego jest w moich paznokciach? Rar! Żałuj, że siebie nie widziałaś. Daj mi spokój, jesteś podła i tyle. Jakiego zadania się spodziewacie? Żurawie, proszę bardzo, jedziemy. Jakby do tego podejść? Też nie wiem, od czego zacząć. O, już wiem. Przecież mam słuchawki. Włożę w uszy i wszystko pójdzie jak z płatka. Włączamy muzykę. I o to chodziło. Pozytywne wibracje. No to zaczynamy. Na początek składamy róg do rogu. Przekręcamy i powtarzamy. Następnie składamy w prostokąt. Porządnie zginamy i otwieramy. Przekręcamy, a potem powtarzamy. Dobra, otwieramy i zginamy w nieco trudniejszy sposób. Z powstałych zgięć tworzymy taki kształt. Teraz tę krawędź zginamy do środka. To samo robimy z drugą. Następnie górny róg składamy w dół i odginamy. Odwracamy całość i powtarzamy składanie.
Wracamy do przodu i otwieramy wzdłuż zagięć. Kolejne trudniejsze zgięcie, ale powstanie nam taki diament. Teraz składamy te małe krawędzie, więc ostrożnie. Jedziemy dalej. Odwracamy całość i powtarzamy. Klasyka. Najbardziej podoba mi się następny ruch. Tę nóżkopodobną część składamy w górę, a końcówkę w dół. Zaczyna nabierać kształtu. Teraz nożyczki. Nacinamy papier do połowy. To skrzydełko zginamy w dół. Tak samo drugie. A przycięte części w ten sposób. Raz, dwa, trzy zgięcia. No i proszę, papierowy żuraw gotowy. Spójrz, jak mój żuraw uroczo tańczy. Okej. O, znowu odpłynęła. Ej, co ty wyprawiasz? Ja? Muzyka mi gra, sama posłuchaj. Wow, teraz rozumiem. Świetna muzyka. Dobra, zabieram się za robotę. Wow, tańcz, żurawiku. Mój też jest gotowy do tańca. Patrz, jak wymiatają królowie parkietu. Co tam się wyprawia? I skąd dochodzi ta muzyka? Też chcę puścić biodra w ruch. Wieje nudą. Czarodziej wrócił. Zobaczmy, co teraz. Następne wyzwanie, kwiatek. Do roboty. Okej, chyba wiem, jak to zrobić. Cześć, tak, mógłbyś mi pomóc. Dzięki. Trzymaj, podpisz tutaj. Dzięki. Oto twoje róże. Miłego odzionka. Czarodzieju, mam róże. Co? Nie o to mi chodziło, ogarnij się. Dobra, no to spróbuję czegoś innego. Dobra, trochę tego, deczko tamtego. I nożyczki. Okej, tyle wystarczy. Skończyłam, tada! Co to jest? Chyba znowu oblałaś zadanie. Zróbmy coś fajnego z nożyczkami. Ale najpierw składamy papier. Dobra, teraz odrysowujemy linię przy pomocy odlinijki. Wszystko gotowe. Czas na ciachanie. Nacinamy linię do narysowanej kreski. Od jednego końca do drugiego. I otwieramy. Wygląda całkiem nieźle. Teraz nieco kleju na tę część. Składamy i dociskamy, żeby trzymało. Teraz zielona słomka i więcej kleju. Tę końcówkę pokrywamy klejem. Przykładamy naszą słomkę do papieru i przyklejamy dookoła słomeczki. Owijamy, owijamy, owijamy. I powtarzamy z drugą kartką. Nawet nieźle wychodzi. Jest! Skończyłam zadanie. Imponujący kwiatek. Świetnie. Co? O, chyba przegrałam. Jest naprawdę niezły. O, wygląda na smutną. Hej, spójrz, zrobiłam też dla ciebie. Fioletowy, bardzo dziękuję. Najlepsza psiapsi ever. Nareszcie się pogodziły, co za ulga. Duży pryszcz. Cześć, Elza, uważaj. To obrzydliwe. Co za powitanie. Nie należy wyciskać pryszczy, ale ten nasz sam się prosił. Musisz z tym skończyć. Na szczęście mam coś dla ciebie. Gdzie to jest? O to mi chodziło. Spójrz, możesz się wyżyć na tym. Ciekawe. Dzięki, Nora. Chyba warto spróbować. Zacznę od tego. Wow, co za wybuch. To przyjemne. Oj, już nie ma. Co jeszcze można wycisnąć? Czy wypada? Czy wolno? Rzucę okiem. Zobaczę, co jeszcze ma Nora. Ile skarbów. Jak w sklepie z zabawkami. To wspaniałe. Zabieram to. Robi się ciekawie. I obrzydliwie. O tak, to jest to. Jeszcze, jeszcze. Nie mogę przestać.
to ostatni. I po zabawie. Co teraz? Jaki wielki. Nie mogę się oprzeć. Przygotuję się. Gotowa. Co za cudo. Jest taki dojrzały. A nie mi się waż. Co? Jak ninja. Wiedziałam, że tak będzie. Przykleję folię bąbelkową do kartki. Nabrałam farby do strzykawki i wstrzyknę ją do bąbelka. Ma być pełny? Zrobiłam to samo zresztą. Użyję różnych farb. Będzie znacznie ładniejsze. To wystarczy. Dam to Elzie. Proszę, wyciskaj do woli. Wow, ale super! To spełnienie moich marzeń. Wow, tego mi było trzeba. Jaka lepka maś. Cudowna. Mogłabym tak bez końca. Chyba potrzebuję pomocy. Nie mogę przestać. Muszę wszystkie wycisnąć. To mnie uspokaja. Ach, wreszcie osiągnęłam zen. Jeszcze jeden. Wow, dobrze, że mam rękawiczki. Szorowałabym ręce tygodniami. Dzięki, Nora. Brian ze mną flirtował. Co? Wow, chodźmy tam. Sama nie wiem, co z kosmitami? Daj spokój. Dobra, ale w razie czego... Wow. Co to za ciuchy? Cofnij się. To było dziwne. Wejdźmy jeszcze raz. Szybko. Ile tu gadżetów. Wow, więc to jest przyszłość? Bardziej błyszcząca niż sądziłam. Jak myślisz, co to jest? Ore ty, jakie fajne. Co wybierzemy? Tam. Dalej. Nie, tego nie. Zaraz. Patrz, to robot. Weźmy go. O nie, co się dzieje? Mam złe przeczucia. Czy coś jest za nami? To robot. Obejrzyjmy go. Wow, jaki fajny. Hej, weź flamaster. Co? Jasne, dobry pomysł. Narysuję na kartce linię. Najpierw prostą, żeby było łatwo. Wypróbujmy go. Robociku, pokaż co potrafisz. Wow, niesamowite. Czemu się tak kręci? Postawmy go na linii. Wow, co za wynalazek. O nie, co ja narobiłam? Co się dzieje? To koniec, maszyny się zemszczą. Przestań, to nic takiego. Potrzebuję paru rzeczy. Wyłącz to, wyłącz to. Zaczynajmy. Przetnę karton po przekątnej. O tak. Wytnę bluz kartonu. No, jaki słodki. Teraz potrzebuję spinacza. Odpowiednio go pozginam. Musi mieć taki kształt. Przyczepię to do nóg figurki. Teraz wezmę pół kartonu. Zrobiłam w nim dwa otwory. Przełożę przez nie drucik. Kiedy kręcę korbką, Blue idzie. To całkiem fajne. Elza, popatrz. Co? Co to jest? Spójrz na to. On chodzi. Coś mi wpadło do głowy. Włożę go pod klosz. Oby to pomogło. Udało się, wyłączyłam alarm. A teraz stąd chodźmy. Tu jest bezpiecznie. Co za emocje. Nie wchodźmy tam więcej. W końcu nastał ten dzień. Niedobrze, mam sporo zaległości. Nic nie rozumiem. Sama spójrz. Co za stres. Nie mogę się skupić. Zaraz, zaraz. Mam pomysł. Wezmę swoje tajne pudełko. Tu jest wszystko, czego mi trzeba. I co dalej? Wezmę tę pompkę. Podoba mi się ta piłeczka. Nasadzę ją na dyszę. Teraz ją nadmucham. Jest coraz większa. Zupełnie jak balon. To wystarczy. Teraz ją zatkam. Muszę ją ozdobić. Dodam uszy i buźkę. I nóżki. Na koniec przykleję włosy. To mnie uspokoi. Co to? Daj mi to! Nie, to moje. Oddawaj! Nie, kupce. A więc to tak. Masz za swoje. Zwariowałaś? Ach, wkurzasz mnie. Uh-oh. Nie, co ja zrobiłam? Przepraszam. Nie złość się. Hej, może użyj tej taśmy.
Chyba wiem, co zrobić. Zaraz wracam. Odetnę kawałek taśmy. Wystarczy taki. Teraz wezmę metalową słomkę. Zakleję jeden koniec. Musi być zatkane. Bez żadnych otworów. Teraz wezmę suszarkę, podgrzeję taśmę i nadmucham przez słomkę. Ma powstać bańka. O taka. Teraz przykleję ozdoby. Musi mieć buźkę. Ma już oczka, jeszcze nos i usta. Dorysuję wąsiki. I już gotowe. To dla ciebie. Są mięciutkie. Jakie śliczne. Dzięki, Elza, to bardzo miłe. A teraz wróćmy do nauki. Już się tak nie martwię. Wszystko już gotowe. To będzie najlepsze przyjęcie wszechczasów. Nora, dotarłaś. Dobrze cię widzieć. Zakryj oczy. Uwielbiam niespodzianki. Możesz spojrzeć. Ciekawe, co to? Wow, kula śnieżna. Jaka ładna. Ups, gdzie ona jest? Co za nieszczęście. Łe, mam nieudane urodziny. Spokojnie, wymyślę coś. Muszę się pospieszyć. Nazbieram łez do słoika. Tak jest, płacz dalej. Sporo nałzawiła. Wiem, co z tym zrobić. Potrzymaj. Łe. Czeka mnie sporo pracy. Najpierw wezmę klej. Wycisnę do słoika. Tyle wystarczy. Co teraz? Wsypię brokat. Prosto do wody. Będzie się błyszczeć. Śliczne gwiazdki. Ale to nie wszystko. Dobrze, że mam sporo brokatu. Super. Teraz to wymieszam. Wow, zupełnie jak czary. Zakręcę słoik, żeby nic nie rozlać. Można nim potrząsnąć. Oh, mogłabym tak bez końca. To fascynujące. Kiedy potrząsnę, brokat i gwiazdki wirują. Przepiękny widok. Muszę to dać Elzie. Czemu mnie to spotkało? Hej, rozchmurz się. Daj mi spokój. Patrz, co mam. Wow, zupełnie jak kula śnieżna. Wow, ale z ciebie beksa. Muszę to wylać. Przynajmniej podleję kwiaty. To genialny prezent. Uratowałaś moje przyjęcie. Dzięki, Nora, jesteś kochana. Wow, kosmiczna impreza. Będzie nieziemska. Hej, zapraszam. Masz fajny kostium. Dzięki, sama uszyłam. Na co czekasz? Wejdź. Juhu, cześć. Stój. Co to ma być? Wiesz, że trzeba się przebrać? No i co? Co masz na sobie? A, poczekaj. Mam to. Małą żabkę. Jasne. I co z tego? Wow, pańki. Fajne, co nie? Każdy je lubi. Cieszą i są śliczne. Mam ochotę je łapać. Możesz wejść. Wow, kocham swoją pracę. Elza, przyszłaś. Nie ma innej opcji. Nora, chodź do nas. Nora, bawmy się. Hej, widziałyście? Wow, ile baniek. Starczy dla każdego. Ta żabka wprowadza świetną atmosferę. O-o, fatalnie. Co się dzieje? A, pójdę sobie. O nie, i co teraz? Mam świetny pomysł. Poczekaj. Wezmę te słomki. Zaraz się zdziwisz. Dobrze, że mam gumkę. Założę ją na słomki. Teraz się nie rozsypią. Wezmę misiożelka. Trochę zgłodniałam. Dobra, zjedz. Muszę coś załatwić. Wyleję napój na talerz. Nie za dużo, tyle wystarczy. Zanurzę słomki w napoju. Poruszam nimi, żeby je zamoczyć. Pokazać ci coś fajnego? Wow, to bańki. Jeszcze, jeszcze. Uhu, super zabawa. Czekaj, mam zadyszkę. Dobra, uwaga. Nie przestawaj. Już to czytałam. A co to takiego? Wow, właśnie tego potrzebuję. To mój szczęśliwy dzień. Zdecydowanie mogę to wykorzystać, ale będę potrzebować telefonu komórkowego. Czas zabrać się do pracy.
Postawię pudełko na boku i przyłożę do niego szkło powiększające. Teraz wybiję dziurki wokół obiektywu. Usunę karton, nałożę klej wokół krawędzi otworu i przykleję do niego szkło lupy. Idealnie pasuje. No i w zasadzie gotowe. Wow! Nigdy więcej nudnych gazet. To będzie dużo ciekawsze. Włożę do pudełka telefon i założę z powrotem pokrywkę. Ręcznie robiony rzutnik. Opera była wspaniała, mamusiu. Wow, mamo, chcę to mieć. Włóczęga? Och, masz na myśli projektor. Chcecie czegoś ode mnie? Proszę bardzo. Nie jest na sprzedaż. Słucham? Wiesz, kim jesteśmy? Chodź, kochanie. Nie ma rzeczy, której nie możemy kupić. Słuchaj uważnie. Moja córeczka zażyczyła sobie twój rzutnik. Rusz się, psujesz mi oglądanie. No już, sio! Co za bezczelność! Niech no tylko usłyszą o tym moje przyjaciółki. Zaczynasz mnie irytować. Co ty robisz? Mamo? Co się dzieje? Cóż, to było nieoczekiwane. Super, darmowy pokaz magii. Gdzie? Gdzie jesteśmy? I co to za dziwne ubrania? Bawimy się, dziewczyny! Selfie! Hej! Otwierać! Słyszałyście coś? Kto to może być? Dzień dobry! Czemu tu tak głośno? Nieznośne dzieciaki i ich nowoczesna muzyka! Okropność! Nie dajecie mi zasnąć! Co? Kto zamówił babcię? Babcie? Jak śmiesz! Ja ci pokażę! Czy babcia może zrobić coś takiego? O-a! To nie jest nawet moja ostateczna forma! Okej, to była lekka przesada. Powinnam była ściszyć muzykę. Widziałyście? No i co teraz zrobimy? Jak tam radio? Całkowicie zniszczone. Babcia była naprawdę wściekła. Potrafi ktoś beatboxować? Koniec imprezy. Spadamy, dziewczyny. Ale... No to po zawodach. Przynajmniej wciąż mam przekąski i napoje. I sama mogę wszystko zjeść. Ha, to daje mi pewien pomysł. Potrzebuję długiej tekturowej tuby. Ten rozmiar jest idealny. Następnie potrzebuję telefonu. Odrysuję linię od krawędzi telefonu. Banalnie proste. Wytnę podłużny kawałek, a wokół zamaluję fioletową farbą. Uwielbiam ten odcień. Pomaluję całą tubę. Czekając na wyschnięcie farby, skombinuję dwa plastikowe kubki. Wycięłam w nich okrągłe otwory. Tak spreparowane kubki umocuję na obu końcach tuby. W ten sposób. I gotowe. To mój własny system głośnikowy. No dobra, próba generalna. Włożę smartfona w szczelinę i puszczę muzykę. I już możemy znowu tańczyć. Super impreza! Za Grace! Myślę, że wszystko jest gotowe. O, cześć, Mindy! W końcu przyszłaś! Naprawdę tu mieszkasz? No cóż, cześć. Usiądź i rozgość się. Mam nadzieję, że lubisz chipsy. Uwielbiam je. Okej, dzięki. Jestem głodna. Trudno się do nich dostać, a dopiero co zrobiłam sobie manikur. Ha, nie mogę dosięgnąć. No dalej, burczy mi w brzuchu. To takie frustrujące. Okej, ostatni raz. A! Mój paznokieć! Mój piękny paznokieć! To wszystko twoja wina! Uspokój się! Myślę, że mogę to naprawić. Wykorzystam na przykład te podstawki pod kubki, czyli po prostu zwykłe kawałki kartonu. Położę je na stole. Niezbędny okaże się pistolet do klejenia. Przejadę klejem wzdłuż krawędzi tektury. Wystarczy z jednej strony. Następnie przykleję do drugiego kawałka. Przycisnę, żeby porządnie się skleiło. W kolejnym kawałku wycięłam okrąg. Ten również potraktuję klejem. Przykleję go w tym miejscu. Na innym kwadracie przykleję mały kartonowy krążek. Na środku krawędzi. I to samo z drugiej strony. Teraz zawinę karton wokół tych kółek i przytwierdzę wąskim paskiem tektury. Całkiem nieźle się trzyma. W obu kółkach zrobiłam otworki, przez które przepchnę drewniany szpikulec. W ten sposób mam kolejny element pudełka. Szpikulec przejdzie też przez dziurki w bokach samego pudełka. Upewnię się, że centralny element się obraca. Teraz mogę dokończyć pudełko. Na wierzchu umieszczam tekturowy krążek. Wykonam jeszcze dwa identyczne pudełka, a to jeszcze nie koniec. Wytnę taki oto kawałek kartonu i nałożę na niego klej. Będzie stanowił podstawę. Przytrzymam go, aż klej zaschnie. Te same czynności powtórzę po drugiej stronie, a między te boki wsunę podłużny kawałek tektury. Do środka włożę trzy pudełka. Gdy postawię ramy, znajdują się one na wierzchu. O to chodziło. Praktyczny dozownik chipsów. Spróbuję ten smak. Nie działa. No coś ty, to naprawdę proste. Pokażę ci. Wystarczy obrócić krążek, a chipsy same wpadają do kubka. Wow, ale super. A moje paznokcie są bezpieczne. Nabrałam przy tym apetytu, więc myślę, że zasługuję na nagrodę. Są takie dobre. Całkiem niezłe. No jasne. Rysuj.
rysunek skończony? To co teraz? Może pobawię się zabawkami. Ra, ra! Uwielbiam dinozaury. Fajnie by było mieć udomowionego dinozaura. Na czym to ja skończyłam? A tak. Mała Grace ładnie się bawi. Ma taką bujną wyobraźnię. Chciałabym dać jej jakiś prezent. Spodobałby jej się kostium dinozaura, ale jest zbyt drogi. Nie stać mnie. Co by tu zrobić? No właśnie, zamiast kupować, coś dla niej zrobię. Potrzebuję tylko trochę kartonu. Na szczęście mamy tego pod dostatkiem. Zacznę od tego dużego pudełka. Wezmę nożyczki. Wykonam ukośne cięcie w poprzek tej klapy. Do samego rogu. To samo zrobię po przeciwnej stronie. Teraz mam zadanie dla pistoletu na klej. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. Ostrożnie, żeby nie wylądował na podłodze. Teraz mogę przykleić klapki razem. W tym miejscu zrobię okrągły otwór. Drugie pudełko wycięłam na kształt głowy dinozaura. Pójdzie na wierzch. Należy je pomalować. Zielony to idealny kolor dla dinozaura. A farba w sprayu naprawdę przyspiesza pracę. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożę klej wzdłuż długości głowy. I przykleję do niego ten kolczasty kawałek tektury. Perfekt. To samo zrobię z tyłu pudełka. Linia kleju z góry do samego dołu. Tutaj przykleję ogon. Teraz czas na ostatnie szlify. Przymierz, kochanie? Ojej! Jestem dinozaurem! Ra! A! Uciekam! Złapię cię! Jesteś wspaniałym dinozaurem, Grace. Przydałby mi się dzień w spa. Ale kto ma na to czas? No i ta biżuteria. Pamiętam, że kiedyś miałam diamenty i złote bransoletki. Mogę je sobie co najwyżej powspominać. Te też są śliczne, mamo. Na tobie wszystko wygląda olśniewająco. To bardzo miłe, kochanie. Muszę iść do pracy. Pa, Grace. Miłego dnia, mamo. To moja szansa, żeby dorwać się do tej szkatułki z biżuterią. Wow, niesamowite. Będę wyglądać jak modelka. Co ona tam jeszcze ma? Fajowe kolczyki. Ile różnych pierścionków. Wow. Nareszcie w domu. Czuję się taka dorosła. Mama tak szybko wróciła? Ups, niedobrze. Grace, już jestem. I chętnie sobie odpocznę. Taki bałagan. Co mam robić? Mama mnie zabije, jak to zobaczy. Ugh, nie da rady. Zwolnijmy tempo. Doskonale. Wow! Całkiem fajne. Nie przypuszczałam, że to zadziała. O, mamo? Ziemia do mamy. Dałam sobie trochę czasu. A gdyby tak, wpadłam na genialny pomysł. Wykorzystam ten karton. Położę na nim dłoń i mazakiem obrysuję jej zarys. To bardzo proste, ale rezultat będzie rewelacyjny. Mama będzie pod wrażeniem. Okej, pierwszy etap skończony. Teraz wyciąć zarys i przygotować pistolet do klejenia. Nałożę klej na środek dłoni. Nie ma co żałować. Tyle powinno wystarczyć. Do pierwszej tekturowej dłoni przykleję drugą, a całość pomaluję na jasno pomarańczowo. Zostawię do wyschnięcia. Z kartonowego krążka zrobiłam podstawę. A oto gotowe dzieło. Przybij piątkę. A, no tak, mama. Nie mam całego dnia. Wciąż sprawy do załatwienia. Muszę lecieć. Uwaga, z drogi! Ups, prawie zapomniałam. Z całego tego pośpiechu bardzo zgłodniałam. Najwyższy czas coś przekąsić. I chyba już wiem, co? Mama raczej nie będzie miała nic przeciwko. Zwłaszcza, że i tak jest na diecie. Uff, jestem wykończona. Wracamy do normalnego czasu. Cześć, mamo! Co tu narobiłaś? Bawiłaś się moją biżuterią? Wszystkie naszyjniki poplątane. Nie panikuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy to ma być stojak na biżuterię? W sumie to bardzo dobry pomysł. Tutaj nałożę moje pierścionki. To świetne rozwiązanie. Wszystko jest schludne i uporządkowane. Nie wierzę, że zrobiłaś to specjalnie dla mnie. Jesteś taka utalentowana. No, wiem. Teraz wszystko będziesz miała pod ręką. W nagrodę dostaniesz... Hej, jak to się stało? Bardzo dziwne. Dzięki, mamo. Uwielbiam czekoladę. Pychota. To ja ci dziękuję, słonko. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Jest w tym coś satysfakcjonującego. Uwielbiam ten dźwięk pękających bąbelków. O tak, cudownie. Ej, co robisz? Dawaj! Masz rację, faktycznie super uczucie.
Żartujesz sobie? Masz tyle zabawek. Oddawaj! Nawet się nie waż. Puszczaj! To twoja wina. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Patrz na moje ubrania. Szyk i elegancja. Co to ma być? Wyglądam jak włóczęga. Ale super. Ten puder jest doskonały. O? Pasuje mi do cery. Co to było? O, to obleśne. Ej, wypraszam sobie. Niektórzy nie mają manier. Jestem Stacy i jestem taka piękna. Nie mam czasu na zazdrość. Skupiam się na brokacie. Co z nim zrobić? O, już wiem. Przyda się jeszcze coś. Ej, służba! O, doskonale. Po ściśnięciu wyskakują z nich zwierzaki. I tu do akcji wkracza brokat. Wsypię go do drzewka. Niezła zabawa. I ścisnę. Gotowa? Ale fajnie. Deszcz brokatu. Cudowne. Takie magiczne. Wow, ale szczęściara. Patrzcie na to. I przy okazji zrobił mi się piękny makijaż. Czuję, że błyszczę. Efektowne. Nie da się ukryć. Wow. Też chcę tak wyglądać. I chyba wiem, jak to zrobić. Wzywałaś? Co mogę dla ciebie zrobić, panienko? Chcę się trochę zabawić. Proszę, pomoże mi pan? Nie masz wygórowanych oczekiwań. Zobaczymy, co da się zrobić. Mam tylko same śmieci. Nigdy nie wiesz, kiedy przyda ci się papier toaletowy. Co to znaczy? Co mam z tym zrobić? Czekaj, już wiem. Okleję rolkę kolorowym papierem. Następnie narysuję na nim flamastrem linię. Ma przypominać drzewo. Włożę do rolki nadmuchany balon i przeciągnę go, łapiąc za związaną część. Wytnę łapki z papieru i włożę je do rolki, a na balonie narysuję pyszczek. Chcę, żeby to było urocze. I ścisnę. Ale fajowo. Patrz, jak się bawią. Świetna robota. No ej, musi tu być coś przydatnego. Ty! Kto wyrzuca takie rzeczy do śmieci? Po tym wszystkim muszę się wykąpać. Chwila, moment, znalazłam. Tego mi było trzeba. I to też wykorzystam. Zacznę od tektury. Najpierw wytnę z kartonu kształty. Pomaluję je na żółto. Nacięcia pozwolą mi je połączyć. Teraz przyda się pudełko po płycie. Włożę plastikową pokrywkę do tekturowej konstrukcji. Teraz można zaszaleć. Mam w telefonie obrazek uroczego pieska. Oprę telefon o tekturę. I wykorzystam odbicie, żeby narysować pieska. To łatwiejsze niż odręczne rysowanie. Teraz mogę go pokolorować. Łatwizna. Uwielbiam liczyć pieniądze. To jedyna matma, jaką lubię. Ej, fajnie to wygląda. Też takie chcę. Pieniądze wszystko załatwią. O! Chwileczkę. Chcę coś bardziej zaawansowanego technologicznie. Umowa stoi. Wiesz, co robić. Powodzenia. Zawsze chciałam podróżować. To będzie ekscytująca przygoda. Ach, szkoda, że nie mam aparatu. A jak się tym steruje? Jest jakaś instrukcja? Cóż, nie ma już odwrotu. Trzeba to zrobić. Ciekawe, czy spotkam kosmitów. Wygodnie się rozsiądę. Muszę sprawić sobie taki fotel do grania. Wow, ale super! Rozpoczynam procedury startowe. Silniki odpalone. Startujemy! Jak szybko! Do zobaczenia! Ale rzuca! A ja mam chorobę lokomocyjną. Dajcie worek! Ej, widzę mój dom! Wow, patrzcie! Człowiek czuje się przy tym taki maleńki. Wow, cudownie! Jak tu pięknie! Muszę odnaleźć miejsce do lądowania. Tu będzie dobrze. To mały krok dla Miki, ale wielki skok dla 1, 2, 3, go! Ale byłaby siara, jakbym się wywaliła. Ciekawe, jak wysoko mogę podskoczyć. Sprawdźmy! Wow! To najlepszy dzień w moim życiu! O, cześć, robociku! Nie ruszaj się, idziesz ze mną. Szukałam cię. Jesteś mój. Mam cię.
Wracajmy na prom! Hej, wróciłam! To dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Żartujesz? Jest doskonały! Masz, zasłużyłaś. Warto było. Pieniążki. Wypróbujmy go. Po co mam się męczyć, skoro robot może to zrobić za mnie? Do roboty, maluchu! Wow, technologia jest niesamowita. Patrz, rysuje obrazek. Ciekawe, co to? Mam własnego, prywatnego artystę. O, jakie urocze. To będzie arcydzieło. A teraz kolorowanie. Będzie cudownie. Zrobię mu żółty pyszczek. Nadaje się do galerii. I uroczy czerwony nosek. Patrzcie tylko na te rysunki. W życiu bym ich nie narysowała. Chcecie zobaczyć mój? Jesteśmy jak Picasso. Kto? Popcorn. Z drogi. Zostaw coś dla mnie. Nie mam czasu na pogaduchy, bo jem. Dawaj, dawaj. Smaczne. Nie, to jest wyborne. Nigdy mi się nie znudzi. To moje ulubione żarełko. No i mamy ostatni kawałek. Poprawka, miałyśmy. I jeszcze okruszki. Pikantne. O Boże, to było pyszne. Szkoda, że tak mało. Przynajmniej mamy popitkę. Czekaj, masz coś do picia? A ja nie. Orzeźwiające. Wchodzi jak złoto. Ale jestem zazdrosna. Tego było mi trzeba. Było takie dobre. Dlaczego mi to robisz? Ja też chcę. Skąd się to wzięło? Panu podziękujemy. Ej, masz, napij się. Spróbuj. Nie, nie napiję się tego. A co temu dolega? Och, rozumiem. Wolisz w kubeczku? Da się zrobić. Smacznego. Jaja sobie robisz? Zabierz to ode mnie. Co jest nie tak? Muszę zadzwonić. Halo, potrzebuję twojej pomocy. Wow, szybko poszło. To ugasi moje pragnienie. Patrz na ten uroczy kubeczek. Czuję się jak olbrzym. O, napój. Położę kubeczek pod dozownikiem i nacisnę tę dźwignię. I leci woda. Na zdrowie. I nie ma tu żadnych robali. Ale dobre. To nie chcesz mojej obleśnej butelki? Zrobię z niej coś odlotowego. Włożę butelkę do kubeczka. Następnie umieszczę w środku słomkę. Musi przejść przez kubeczek i butelkę. I lekko ją zagnę. Słomka jest za długa. Odetnę jej nadmiar. Co to? Możesz wykorzystać mój kubeczek. Wow, dzięki. Wystarczy poluzować nakrętkę i woda wyleci. Zróbmy próbę. Pychotka. O, czekaj. Proszę bardzo. Możesz sobie wziąć. Ale zgłodniałam. Czekaj. Miki? To nie wygląda dobrze. O co ci chodzi? Pychota. Ja zostanę przy moim bananie. Nie wiesz, co tracisz. Wyborne. Czekaj. Co ty robisz? Jem zdrowo. To właśnie robię. W czym problem? Pomogę ci. Ten uroczy gadżet rozwiąże wszystkie twoje problemy z krojeniem. Patrz na to. Włożę parówkę do środka. O, w ten sposób. Na górze umieszczę krajalnicę. Przetnię parówkę na małe kawałeczki. Jest tu nawet miejsce na sos. Czego to nie wymyślą? To wszystko ułatwia. Tak właśnie wyglądasz. Mam nóż i widelec. Co ty bredzisz? Czekaj. Wiem, że jesteś pod wrażeniem. Ja ci pokażę. Przestań to robić. O to mi chodziło. Przekręciłam ząbki widelca. I teraz pokroję nim banana. Patrz na to. Mogę nim nawet jeść. Ja tam wolę używać paznokci.